Cześć, zapraszam do mojego Holistic Body Podcast, w którym będziemy rozmawiać nie tylko o dietetyce. Dziś moim gościem jest Marcin Ostaszewski, mąż, ojciec, dietetyk, który współpracuje z najlepszymi zawodnikami sztuk walki w Polsce oraz człowiek, który nie lubi nierozwiązanych problemów. Wbrew pozorom nie będziemy rozmawiać o dietetyce sportowej, a o temacie płodności, który jak usłyszycie aktualnie jest największym zainteresowaniem Marcina. Zapraszam do przesłuchania. Przy okazji będzie mi bardzo miło, jeśli słuchając zasubskrybujesz mój kanał oraz dasz łapkę w górę, wtedy więcej osób będzie mogło widzieć ten podcast. Cześć Marcin, bardzo dziękuję, że udało Ci się znaleźć trochę czasu, żeby ze mną porozmawiać. Wiem, że jesteś aktualnie tatą, a zaraz będziesz kolejnym tatą, czyli podwójnym, także tego czasu na pewno będzie coraz mniej, także tym bardziej cieszę się, że udało Ci się tą chwilę wyłuskać. Cześć, witam, dzięki za zaproszenie i myślę, że to zawsze jest mimo wszystko fajne, podzielenie się swoją wiedzą czy doświadczeniami w tej kwestii, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, więc cieszę się, że w ogóle pomyślałeś o mnie, że możemy się spotkać wirtualnie, nagrać coś wartościowego i pomyślałeś o mnie jako gościu. No, zanim przejdziemy do właśnie tego tematu, o którym sobie dzisiaj będziemy opierać cały podcast, to mam jedno taką ciekawe spostrzeżenie. Mi wiele razy przyszło słyszeć, że muszę sobie znaleźć jakąś jedną tematykę w dietetyce, którą chcę się zająć. Myślę, że też pewnie nieraz to słyszałeś. Ja takiej nie znalazłem, jednej, bo wiem, że no maksymalnie mnóstwo rzeczy mnie interesuje. Jest mi zdecydowanie raźniej widząc ciebie, bo myślę, że masz podobnie, jako gość, który prowadzi najlepszych zawodników, czy to w boksie, czy w MMA, takich jak Damian Janikowski, czy Kamil Szeremeta, Patryk Kaczmarczyk, Marian Ziółkowski, pewnie moglibyśmy sobie tutaj wymieniać jeszcze dużo. No i właśnie taki człowiek jak ty zajął się tematem płodności. Dlaczego i jak to się wzięło? To jest dobre pytanie. Ja też zawsze słyszałem, że można się zajmować albo dietetyką sportową, albo dietetyką kliniczną i że to się nie łączy. Tak? Ja ze swojej praktyki bym powiedział, że nie da się tego rozłączyć. Bym powiedział, że tak jakby całą tak jakby podkładką pod dietetykę sportową i tak jest dietetyka kliniczna. Bo jak zawodnicy nie mają zdrowia, to i takiego nie będzie żadnego wyniku sportowego. Więc tak jakby skąd się wzięła zajawka na ten temat? Myślę, że tak jakby w dużej części z potrzeby stawiania sobie nowych, trudnych rzeczy, które są trudne do wykonania. Z potrzeby szukania jakichś tam nowych horyzontów, które wykraczały poza sport. Bo mogę powiedzieć tak, że w pewnym momencie prowadząc tak dużo zawodników, śmiałem się, mówiłem, że jak się budzę w weekend, to na pewno startuje jakiś zawodnik, tak, że takie by stało się dla mnie jak mycie zębów. Zawsze ktoś startował, była taka duża intensywność startów, że przez właściwie tam 3-3,5 roku około 300 startów z zawodnikami, więc jakieś tam bardzo duże ilości naprawdę i zawodników i startów, że po prostu w pewnym momencie przyszło takie znudzenie trochę tym, tak? Znudzenie takiego tą tematyką poszukania sobie czegoś nowego na zasadzie nie chcę klepać tylko tego, co już udało się osiągnąć, tylko chcę poszukać sobie płaszczyzny, w której wcale nie jestem dobry, ale która chyba będzie sprawiała, że będę chciał się rozwijać, będę chciał szukać i tak jakby też na pewno tak jakby ci ludzie, którzy tak jakby na początek trafiały, ich niedużo, ale udało gdzieś tam się pomóc z dietoterapią w kwestii płodności, byli takim impulsem do tego, że to faktycznie ma sens i takie jakby efekty tej pracy są też, no i radość tych ludzi jest taka, nawet bym powiedział, niewspółmierna do mierzenia tego wynikiem sportowym, no bo po prostu to jest taka jakby no spełnienie ich marzeń, radość, takie nieopisana też wdzięczność i to myślę, że takie by te emocje też spowodowały ten kierunek, który obecnie mnie tak najbardziej ciągnie, nurtuje, no ale jednocześnie taki by też dalej pracuję z zawodnikami, bo jakoś tak nie chcą się odczepić. No wiesz, jak jesteś dobry w tym, co robisz, no to trudno, żeby się od ciebie odczepili.
No dziękuję, zawsze można być lepszym, ale no, taki by widocznie taki by jakoś mimo tych lat wspólnej pracy jeszcze widzą korzyści z tej naszej współpracy i dalej je w większości kontynuujemy. Czyli w sumie lubisz sobie wynajdować kolejne tematy, w których chcesz się rozwijać, tak? Uważasz, że w jednym temacie no, jakoś tak średnio ci... średnio lubisz być po prostu w takiej stagnacji, że tak powiem, dietetycznej. Ale teraz jak ci zadałem to pytanie, tak się zastanowiłem chwilę, to w sumie nie da się wyłączyć jakiegoś jednego elementu dietetycznego i się na nim skupić, no, nie interesując się innymi, przynajmniej tak mi się wydaje. Mi się wydaje, że te chyby, jeśli się tylko szufladkujemy na jakąś tam jedną działkę, no to trochę się zamykamy, tak? Bo te chyby, pracując holistycznie z człowiekiem, może przyjść taka sytuacja, że po prostu będzie miał problem z działką, która w naszej praktyce jest w ogóle nierozwijana. I to też taki by wpłynie na to, że no nie będziemy mu w stanie nawet pomóc, albo nawet spojrzeć na to tak, żeby pokierować do odpowiedniego specjalisty dalej. No bo jakby nie będziemy mieli takiej szerokiej wiedzy, więc myślę, że tutaj takie patrzenie na to, że człowiek to całość integralna jest kluczowe, żeby po prostu pomóc. Ja mam zawsze ten problem, nie wiem, czy to w sumie jest problem, ale wiesz, jak zaczynasz grzebać w jednym temacie, no to masz, wiesz, milion różnych ścieżek, którymi podążasz i wiesz, i ciągniesz dalej w drugą stronę, później dalej i w sumie odlatujesz od tego pierwotnego tematu, nie? No to tak jest, tak jakby czasami przy okazji znajdziesz coś zupełnie ciekawszego niż to, co się pierwotnie szukało. No to chyba nie jest problem właśnie, to jest fajne w tym wszystkim, że co chwilę wiesz, jest coś, co cię interesuje mega mocno. No jest to też no, tak płynne i tak ogromna działka, którą się zajmujemy, która tak jakby może się rozwijać, że zawsze jest coś ciekawego, tak? No kluczem jest, żeby chyba po drodze nie stracić tej ciekawości rozwoju. No myślę, że to jest tak, w tym zawodzie myślę, że to jest chyba najważniejsze, ci powiem szczerze. No, ja myślę, że każdy z nas ma dużo pracy, taki by też można się zagubić na tym, że po prostu w pewnym momencie zaczynamy robić to, czego pierwotnie nie chcieliśmy robić, czyli zaczynamy klepać kolejnych pacjentów. A jak się nie rozwijamy, to jednak taki by nawet aspekt finansowy nie daje nam takiej satysfakcji tego, że po prostu poznajemy nowe horyzonty, rozwijamy się i wracamy do tego, dlaczego zaczęliśmy się tym zajmować, bo myślę, że duża część z nas też się zaczęła tym zajmować ze względu na jakąś tam podejście takie samych lekarzy do tematu, takie płytkie, takie powierzchowne, takie zbywające człowieka, żeby podejść do tematu szerzej i spróbować mu pomóc, tak? W momencie, gdy czasami zaczynamy sami klepać przez dużą ilość pracy, no jakby trochę się w tym kierunku mimo wszystko też oddalamy. No stajemy się takimi lekarzami, tylko trochę w innej dziedzinie, nie? Tak. No dobra, wracamy sobie do tematu, o którym sobie dziś porozmawiamy, to jest płodność. Ja śledząc twoje wpisy, zacząłem trochę szperać w temacie i okazuje się, że to jest jednak duży problem. Znalazłem taką informację, że kiedyś co piąte, szóste małżeństwo miało problem z zajściem w ciążę, dziś nawet 1/4 par ma z tym problem. Nie wiem, czy problem leży, czy to można w ogóle nazwać problemem, czy leży po stronie kobiet, czy po stronie mężczyzn, czy to jakoś się dzieli pół na pół, jak to wygląda, są jakieś statystyki w tym temacie? Mm-hmm. No, na pewno statystyki są cały czas płynne, tak? Ale tak jakby jeszcze około 2-3 lata temu szacowało się, że 18-20% par na świecie dotyka problem związany z płodnością. Ale myślę, że tak jakby generalnie z tego więcej, tak? Bo to jest też taki problem, o którym się za bardzo nie mówi, który nie wychodzi poza gabinety lekarskie, no bo jest to takie często też trudny aspekt do przegryzienia psychologicznie, więc tak jakby dużo tutaj par tak naprawdę ma z tym problem, co takie najbardziej zatrważające, coraz młodszych osób ma z tym problem. No ja też ogólnie, jeśli chodzi o młode osoby, to obserwuję w gabinecie, nie pod kątem nawet płodności, ale czy zdrowia metabolicznego, to jest naprawdę spory problem, bo już osoby od, nie wiem, 18 do 25 roku życia już mają z tym problem. Ty na pewno też u siebie to zauważasz, to na pewno też się przekłada na to właśnie zdrowie związane z płodnością.
No, zdecydowanie, tak. W tym momencie tak jakby bez problemu możemy znaleźć 60-70-latków z wyższymi poziomami chociażby testosteronu niż 20-latkowie, tak? I to jest w ogóle paradoks tego, jak słabniemy jako mężczyźni, ale w ogóle jak taka kwestia płodności się z roku na rok pogarsza i wraz z takim rozwojem cywilizacyjnym ta kwestia płodności się podąża w zupełnie odwrotnym kierunku. Właśnie ostatnio też czytałem jakieś w miarę świeże opracowanie, że ten problem, tak jak mówisz, on cały czas idzie, pnie się w górę, nie? Że to nie jest raczej do zatrzymania, te szacunki, że do 2050 roku tam naprawdę będzie bardzo słabo. No myślę, że takie szacunki są i to takie nie jednostkowe szacunki, tylko większość tych szacunków jest taka no, bardzo niekorzystna dla nas i szacująca, że naprawdę za kilkadziesiąt lat do 20-30 lat już te problemy z płodnością będą dotyczyć co najmniej połowy osób w wieku reprodukcyjnym, tak? A takie też musimy wziąć pod uwagę, że to są szacunki, które mogą być niedoszacowane, tak? Nawet w tym kierunku, więc wydaje się, że problem no, jest realny i w pewnym stopniu nie do powstrzymania, tak? Bo jeśli idą za tym czynniki środowiskowe i to, jak zmienia się środowisko, w którym żyjemy, to tylko na część z tych czynników będziemy mogli mieć wpływ. Myślisz, że to jest nadal taki temat tabu trochę, że o tym się nie mówi gdzieś tam, wiesz, tak w ogólnodostępnych jakichś tam źródłach? No, myślę, że zdecydowanie dalej jest to temat tabu, bo tak jak mówiłem, większość osób, nawet jak ma z tym problem, nie chce chyba publicznie mówić o tym, że ma problem, nie mówi o tym nawet swoim rodzinom czy najbliższym, więc takie osoby, które w ogóle chcą powiedzieć, że taki problem ich dotyczy, są naprawdę jednostkowe i to też jest taki problem tego, że no nie przychodzi to jakoś bardzo mocno do mainstreamu, stosunkowo mało się o tym mówi, chociaż mam wrażenie, że teraz coraz więcej takich znanych w Polsce osób, jakkolwiek nazywają, celebrytów, artystów, też zaczyna o tym wspominać, że długo się starało o potomstwo i tak jakby trochę ten temat też poszerza, tak, co myślę, że jest taką ważną rolą osób też publicznych, żeby tak jakby rozszerzać te perspektywy działania i rzucania temat, że to też jest duży problem i że warto się nad tym pochylić. Ale tutaj też musimy rozgraniczyć, że niepłodność różni się po prostu od problemami z płodnością, tak? Te problemy z płodnością, które gdzieś tam właśnie mogą wynikać, czy to właśnie z jakichś problemów metabolicznych czy środowiskowych, no to tutaj jesteśmy w stanie to, przynajmniej tak mi się wydaje, odkręcić. Jeśli ktoś jest niepłodny, no to tutaj pewnie są jakieś większe problemy z tym związane, czy się mylę. No, generalnie taki by wpływ, mamy wpływ na taki by niepłodność, nie mamy wpływu na bezpłodność, więc taki by tutaj duża część takich by tych par, które ma z tym problem, da się bardzo dużo zrobić w tej kwestii, tak? I taki by duża część z tych par doczeka się potomstwa zdrowego, często przejdą trudną drogę. Tak naprawdę do tej pory w marginalnych przypadkach zdarza się, że jest to całkowita bezpłodność, tak? Dobra. Przeczytam ci teraz fragment tutaj książki, znaczy się fragment, który wyczytałem z książki jakiś czas temu właśnie. Było tam napisane, że świat się zestrogenizował. Czy się z tym zgodzisz i czy uważasz, że panowie stają się coraz mniej męscy? Biorąc pod uwagę środowisko, w jakim żyjemy, myślę, że to jest bardzo zasadne stwierdzenie, tak? Bo przede wszystkim, tak jak wspomniałeś, coraz więcej osób ma problem ze zdrowiem metabolicznym, tak? Ma problem z podwyższoną poziomem insuliny, czy doświadczają stanu insulinooporności, czy hiperinsulinemii, a przez to wpływa to też na wzrost estrogenów, tak? Problem ten dotyczy na pewno ponad 50% naszego społeczeństwa dorosłego. Więc, a często też musimy wziąć pod uwagę, że problem z wydzielaniem insuliny dotyczy także osób nieotyłych. Więc takiego tutaj nie tylko kwestia otyłości będzie miała duży wpływ na te poziomy estrogenów, ale także chociażby czynniki środowiskowe, tego, że żyjemy w takim środowisku, gdzie plastik jest wszędzie.
właściwie trudno dostać coś w opakowaniu nieplastikowym, a też chociażby ten bisfenol A zawarty w plastiku no, ma działanie też proestrogenne, więc kwestia nadwagi, kwestia stylu życia, kwestia takiby tego plastiku bardzo będzie wpływała na to, że mężczyźni będą mieli niedobory testosteronu, a za dużo progesteronu, a kobiety tak jakby będą dużo bardziej wyeksponowane na te jednostki związane z płodnością, bardzo estrogenozależne, jak PCOS, endometriozy czy Hashimoto. Mhm. Tutaj, tak jak wspomniałeś, no, ta otyłość lub nawet właśnie te pogorszone zdrowie metaboliczne będzie jednym z takich hamulców naszej płodności. Tutaj myślę, że do tej grupy też śmiało moglibyśmy dołożyć stres. Nie wiem, czy też tak uważasz. Zdecydowanie, tak. Tutaj, czy przeglądając badania, czy tak jakby pracując jako praktyk, ten stres jest kluczowy, tak? Bo on będzie po prostu działał na naszą płodność najbardziej destrukcyjnie. Żyjemy też w takim środowisku, gdzie tego stresu jest coraz więcej. My po prostu też na przestrzeni lat bardzo mocno przyspieszyliśmy, żyjemy już tak jak na zachodzie, tak? Szybko, coraz więcej kredytów i to też wpływa na taki by ten permanentny stres, który teoretycznie mamy wyższy standard życia, ale pytanie jakim kosztem? W sumie tak jak sobie pomyślałem, teraz to takie błędne kołoś trochę rodzi tutaj, bo chcemy zadbać o potomstwo, mieć potomstwo, to nie wychodzi, my się stresujemy i tak jesteśmy zestresowani tymi czynnikami zewnętrznymi. Tutaj naprawdę myślę, że pracę również z psychologiem trzeba było tutaj podziałać. Też tak no. Pracujecie gdzieś tam u siebie? Zdecydowanie, tak. Myślę, że takim dużym plusem kliniki, w której pracuję, czyli w Krywanku, w Białymstoku, jest to, że mamy taki zespół coraz bardziej holistyczny, bo jest i psycholog, i fizjoterapeutka uroginekologiczna i taki cały zespół lekarzy, więc to też jest fajne w tym wszystkim, że zaczyna się budzić potrzeba chociażby w samych lekarzach czy klinikach o obudowywaniu się całym zespołem specjalistów, którzy mogą po prostu przepracować problem danej osoby. Tak? Czasami jest tak, że problem dotyczy typowo kwestii lekarskich, czasami typowo dietetycznych, a czasami typowo psychologicznych. Tak? I tak jakby, no, sukcesem jest to, że jest w klinice taka osoba odpowiednia do pomóc w tej danej sytuacji. Tak? Więc na pewno tutaj rola psychologa jest mega ważna i chyba mam wrażenie, że też jeśli chodzi o tych specjalistów dookoła kwestii płodności, najbardziej zaniedbywana. Mm-hmm. No myślę, że ludzie tutaj kiedyś rozmawiałem właśnie z taką znajomą psycholożką, nie wiem czy to się odmienia, to właśnie mm-hmm. rozmawialiśmy coś, że nawet do psychologa to często ludzie też mają, nie wiem, strach czy obawę iść, bo mm-hmm. nadal uważają to za trochę temat tabu. To trochę się zmienia, ale nadal to występuje. Tak, no ja myślę, że jeśli chodzi o kwestię płodności, tak też rozmawialiśmy nawet w klinice, tak, że psycholog jest zawsze ostatecznym punktem, tak? Gdy nie udało się wszystko inne, zazwyczaj dopiero pary idą do psychologa, tak? Gdzie tak naprawdę pewnie życzenie psychologów, którzy zajmują się tą tematyką, byłoby to, że podczas rozpoczęcia procesu leczenia, chociaż na jedno, dwie wizyty przychodzi para lub pacjentka, żeby ocenić, czy ona potrzebuje pomocy psychologa. No, często też ludzie w ogóle sobie nie zdają sprawy właśnie, że potrzebują albo że takie coś im w ogóle przyniesie jakieś korzystne rezultaty. No, myślę, że to też właśnie kwestia tej świadomości tego wszystkiego, że my nadal jesteśmy trochę tacy zagubieni. Niby tak jak mówisz, trochę pędzimy za tym zachodem, tutaj pod kątem, nie wiem, biznesów i tak dalej, ale jeszcze w kwestii tutaj zdrowia czy zdrowia psychicznego można powiedzieć, no nadal jesteśmy trochę w tyle. No i myślę, że tak jakby, no, tak jak wspomniałeś, pędzimy za tym, żeby mieć więcej, summa summarum często mamy mniej, tak? Mniej w kontekście niematerialnym, ale chociażby w kwestii płodności czy naszego zdrowia, tak? Więc tak jakby można to założyć, że po prostu ciężko pracujemy, żeby mieć pieniądze, żeby je wydać później na to, żeby leczyć swoje zdrowie. Tak, no, lubię tego mema. Z perspektywy takiej, jak się usiądzie na przyczynę, to jest po prostu głupie. Ale tak jakby w praktyce tak to często wygląda, tak? I tak jakby ciężko nam się wyrwać z tego błędnego koła, tego więcej. No zdecydowanie. Jeśli coś jest głupie, a działa, to nie jest głupie. Tak. Dobra, przejdźmy zatem, jak dbać, tutaj zaczniemy od panów, jak zatem dbać o prawidłowy poziom testosteronu? Mhm.
No, musimy przede wszystkim pamiętać o tym, że mamy czynniki takie, na które mamy wpływ, czyli te czynniki środowiskowe i te, na których wpływu nie mamy, tak? No, przede wszystkim tutaj w kwestii płodności męskiej, to mogę powiedzieć z praktyki, że panowie, którzy nie mają otyłości i panowie, którzy taki wyprowadzą, mają zakorzenione to, że w ich życiu ważny też jest ruch, aktywność fizyczna. Nie mówię w formie jakiejś tam dużej aktywności fizycznej, ale 2-3-4 razy w tygodniu aktywność fizyczna, nawet w formie rekreacji. Bardzo rzadko mają problemy z niedoborem testosteronu. I taki bym dużo rzadziej mają też kwestie problemów z płodnością. Musimy pamiętać, że przede wszystkim tutaj znowu ten czynnik otyłości będzie czynnikiem, który najbardziej będzie wpływał na męską płodność, bo będzie wpływał na hipogonadyzm, czyli po prostu niedobór testosteronu. Będzie też wpływał na zaburzenie erekcji, na przekazywane też zmiany, takie by epigenetykę dla dziecka, tak? Po prostu dziecko będzie otrzymało geny otyłego ojca, mimo że takie by nie lubimy o tym słyszeć, ale takie są fakty. Będzie też wpływała, ta otyłość będzie wpływała też na zmiany w DNA plemników, wpływała na to, że te nasienie będzie dużo słabszej jakości, będzie mniej jego ilościowo, mniej jakościowo, będzie problem z prawidłową budową tego nasienia. Bardzo rzecz taka banalna, ale po prostu zbyt duża ilość tkanki tłuszczowej będzie też wpływała na temperaturę naszych jąder, a przez to wpływała też na to, że ta płodność będzie spadała, bo jądra nie lubią wysokiej temperatury. Gdy taki by będzie też otyłość, będzie bardzo często pojawiał się też bezdech senny, który wpływa też na obniżenie poziomu testosteronu. No i wszelakie choroby poboczne, które też będą wymagały włączenia chociażby farmakoterapii, jak jakieś nadciśnienie, cukrzyca, które też nie pozostają obojętne w kwestii płodności. Po prostu skutki uboczne leków są widoczne i ta jakość nasienia często już sumą składało wszystkich tych czynników. Musimy też pamiętać o tym, że statystyki są straszne. 2/3 mężczyzn ma problem z prawidłową produkcją spermy. 2/3, tak? Więc szacujemy w granicach 60-70% mężczyzn w wieku reprodukcyjnym ma problem z produkcją prawidłowej ilości spermy, tak? I jakościowej. Więc jakby to powiedzieć, jak rzucimy sobie to 67%, to może jeszcze nie wydawać się takie straszne, ale jak weźmiemy sobie 3 przypadkowych ludzi na ulicy i stwierdzimy, że 2 z nich może mieć problem z jakością nasienia, to jest już naprawdę przerażające. I to też się widzi bardzo często w praktyce gabinetowej. Po prostu jakość nasienia męskiego jest bardzo słaba, a ten czynnik też jest bardzo zaniedbywany pod kątem męskiej płodności, tak? Pod kątem takiego leczenia też niepłodności par, bo bardzo mało uwagi poświęca się mężczyznom. No tak, zawsze tutaj więcej się mówi o kobietach, no bo one tutaj te dziecko gdzieś tam noszą przez 9 miesięcy i są takie jakoś bardziej odpowiedzialne za ten cały proces. Tutaj panowie są raczej tak marginalizowani. Jeszcze chciałbym wrócić do tych tutaj jakości plemików, czy DNA plemików. Mhm. Czy nie wiem, ja tak rzucam luźno, czy tutaj ten permanentny stan zapalny związany z otyłością, to jest klucz, który wpływa właśnie na jakość, czy właśnie na te DNA plemików, czy tutaj dysbalans hormonalny, czy jakieś inne są powody, że to nam się psuje? Na pewno taki dysbalans hormonalny, który będzie wpływał też na niedobory testosteronu, często na nadmiar estrogenów, albo też niedobór estrogenów, bo też musimy pamiętać, że estrogeny w dużym stopniu regulują prawidłową produkcję nasienia, ale także na te kwestie środowiskowe będą wpływały na metylację, tak? Na metylację, która będzie wpływała, która będzie też bardzo mocno związana z jakością nasienia. Jest taki gen, on się nazywa MEST i on jest związany z oligospermią, czyli po prostu bardzo dużym niedoborem ilościowym i jakościowym nasienia, tak? Więc jakby te problemy metylacyjne, którymi wpływamy tak naprawdę znowu stresem, snem, nadużywaniem używek, nadużywaniem alkoholu, bardzo przetworzoną dietą, będą wpływały też na po prostu przekazywany materiał genetyczny i także na jakość tego nasienia, bo to nasienie po prostu będzie słabe. Okej. Okay. Ten MEST jest odpowiedzialny podobnie jak MTHFR u kobiet za te rzeczy związane z witaminami z grupy B, to jest właśnie odpowiedzialne za jakiś inny rodzaj tutaj metylacji czy epigenetyki? MEST będzie taki bardziej taki wąskim genem, tak? Więc taki będzie bardziej odpowiadał tutaj za te kwestie związane z płodnością, bo MTHFR tak naprawdę będzie dużo szerszy, tak? Tylko tak jakby jeden i drugi gen, o czym się też rzadko mówi, jest
stosunkowo prosty do kontrolowania, tak? Bo tak jakby mam wrażenie, że ten gen, zwłaszcza MTHFR, jest taką legendą trochę sobie. Gwiazdorem, jeśli chodzi o genów, o genetykę, mimo że tak naprawdę jest małym wycinkiem genetyki i stosunkowo prosto go nim zarządzać, tak? Po prostu odpowiednie formy witamin z grupy, odpowiednia ilość kwasu folowego przede wszystkim z jedzenia, o czym się też bardzo rzadko mówi, bo idziemy w tym kierunku pigułka zamiast jedzenia i tak jakby stosunkowo prosto go kontrolować, tak? Więc tak jakby gen MEST, jeśli chodzi o gen, o tą kwestię genetyki męskiej, o kwestię metylacji, jest dużo rzadziej praktykowany. Ja myślę, że jakbyśmy zapytali osoby, które się starają o potomstwo, o to, co to jest w ogóle metylacja i homocysteina u mężczyzn, to większość z nas, większość takiby z tych par nawet nie słyszała o takim temacie, więc takiby po prostu jest to kwestia tego, bym powiedział, stylu życia, który mężczyzna prowadzi. Znowu wracamy do tego, jeśli przychodzą mężczyźni, którzy w wywiadzie mamy, że prowadzą aktywny tryb życia, starają się zadbać o siebie, starają się chociaż trochę zadbać o swoją dietę, oni zazwyczaj nie mają problemu z metylacją. Tak, więc jakby tutaj te problemy metylacyjne są u osób, które w przypadku mężczyzn, które bardzo mocno zaniedbały siebie. To ciekawe, co mówisz, no bo właśnie tak jak też wcześniej wspomniałeś, że skupiamy się właśnie bardziej na tej kobiecie, właśnie dlatego ten gen MTHFR gdzieś tam do mainstreamu się trochę przeniósł, no ale ja sam na przykład o tym tutaj genie, o którym wspomniałeś pod kątem męskiej płodności z ręką na sercu przyznaję się, że wcześniej nie słyszałem, także. Także fajnie, że gdzieś tutaj właśnie tą męską stronę też sobie tutaj poruszymy, no i może ktoś akurat się zorientuje, że tutaj tkwi problem. A ten gen jest do zbadania gdzieś w Polsce normalnie sobie, gdzieś w Ogenie, czy nie wiem, w jakiś inny? Można zbadać, z tego co się orientuję, chyba w Ogenie też była taka opcja, no ale przede wszystkim nawet zanim taka bardzo głęboka genetyka, to warto sprawdzić homocysteinę, tak? Czyli marker, który jest związany ściśle z metylacją, i jeśli ten wynik jest na pewno dwucyfrowy, to zwrócić uwagę na to, że no, należałoby coś podziałać ze swoim stylem życia, czy kwestią niedoborowości, bo będzie to także wpływało na jakość męskiego nasienia. Myślę, że tutaj można było to połączyć. Kiedyś w jednym chyba z podcastów usłyszałem, że zaburzenia erekcji mogą dawać sygnał na kilka lat do przodu o problemach sercowo-naczyniowych. Tutaj ta homocysteina też by nam się zgrywała trochę właśnie z tymi problemami sercowo-naczyniowymi pod kątem tutaj właśnie płodności. Nie wiem, czy widzisz jakiś związek w tym? Tak, jest zdecydowanie, chociaż tak jak mnie teraz pytasz, to w pierwszej kolejności bym powiedział, że nie słyszałem o tym, ale jak się zastanowiłem, to przypomina mi się takie jedno badanie, które stosunkowo niedawno też wrzucałem, i tam była grupa ponad 2000 mężczyzn, którą podzielili na 4 podgrupy, tak? I tak jakby jedna podgrupa miała tam testosteron w dolnych widełkach normy. Druga grupa taki by była w widełkach normy, ale to była jakby ten drugi centyl. Trzecia to już były tam wyniki do 550 nanogramów na mililitr, więc można powiedzieć środek normy, nawet górny środek normy. I ta grupa czwarta dopiero powyżej 550 nanogramów na decylitr. I tak jakby dopiero ta grupa z najwyższymi poziomami testosteronu miała taki by realnie mniejsze ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, tak? Nawet o 30%. I taki by też dużo mniejsze ryzyko udarów, takich wszystkich tych chorób związanych z układem sercowo-naczyniowym. Więc taki by tutaj to też pokazuje, że sam wynik w normie to może być za mało, tak? Że ten testosteron pełni dla nas taką funkcję też ochronną. Oczywiście musimy pamiętać też, że to, co się teraz dzieje, taki trend kultu ciała, że ten testosteron dużo ponad normę wcale nie działa prozdrowotnie w tej kwestii, bo on będzie tę kwestię sercowo-naczyniową zazwyczaj pogłębiał, tak? Czyli taki, jeśli będzie tego dużo za dużo, to będzie wpływał i na kwestię samej płodności, i na kwestię takiego zwiększenia tych ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych, więc mówimy tutaj o naturalnej takiej produkcji testosteronu w kwestii płodności, w kwestii ochrony tutaj o kwestii sercowo-naczyniowych, mówimy o tym, że warto mieć ten testosteron w górnych widełkach normy. Mhm.
No, czyli myślę, że możemy śmiało przyznać, że tutaj dbanie o układ sercowo-naczyniowy czy o swoje serce również na podobnych zasadach zadba nam o zdrowie nasze płodności po prostu. No, zdecydowanie, tak? Jakby, problem z tym jest, że jakby bardzo często mężczyzna nawet sam oznacza sobie poziom testosteronu, nawet ma go stosunkowo nisko, ale zupełnie nie wie, co ma dalej z tym fantem zrobić. Tak, nie wie, jak to przepracować, żeby ten testosteron był w górnych widełkach normy. Nie wie, czy faktycznie musi już iść po strzykawkę i taki by wstrzykiwać sobie, żeby ten testosteron był wyżej. Nie wie, co jest przyczyną jego problemów i w ogóle nie jest świadomy tego, jak to może wpływać na kwestię płodności. Tak, więc taki by, no, ta taka najgorsza jakość nasienia, którą też obserwowałem, zazwyczaj było u mężczyzn, którzy jednocześnie mieli też bardzo niskie poziomy testosteronu. A jest jeszcze coś oprócz testosteronu, o czym właśnie musimy pamiętać pod kątem właśnie tutaj płodnym, płodności? No, tak naprawdę trzeba było spojrzeć w kwestii mężczyzn całościowo, tak? Całościowo na profil hormonów, na profil witaminowo-mineralny, bo to ma bardzo istotny wpływ na proces spermatogenezy, tak? Więc na pewno nie możemy też spojrzeć na to, że tylko sam poziom testosteronu, tylko chociażby na badania takie jak FSH, które bardzo mocno reguluje kwestie wydzielania samej spermii i jakości. I tu jest często problem, bo czasami jest tak, że mężczyźni mają wysokie poziomy testosteronu, ale bardzo mają nisko estradel i FSH i jakby tą upośledzoną produkcję samego nasienia. No, prolaktynę, która też jakby jest problemem pod kątem płodności, bo ona będzie działała supresyjnie i będzie obniżała poziom testosteronu. No i ona też będzie bardzo mocno związana ze stresem, który taki by towarzyszy wielu osobom starającym się także o dziecko, bo nie dość, że jest to problem taki by tutaj z samym procesem starania się o potomstwo, to dochodzą stresory dnia codziennego, które też tą prolaktynę podwyższają. No i kwestia taki by niedoborowości witaminowo-mineralnej, tak, bardzo mocno zaniedbywana, bardzo dająca też dużo, jakieś niedobory witaminy D3, B12, tak, kwasów omega-3, więc tak naprawdę jest tego bardzo dużo. Wystarczy taki by suplementować chociaż nieduże ilości witaminy D3, magnezu i kwasów omega-3 i już ten potencjał płodnościowy się bardzo mocno zwiększa. No ja właśnie chciałem, żebyś zwrócił na to uwagę, bo często jest tak, że szukając jakiegoś problemu czy przyczyny, no to bierzemy sobie jeden parametr pod uwagę, w tym przypadku na przykład ten testosteron, no i na podstawie tego opieramy sobie gdzieś tutaj prawdę czy fałsz tego naszego założenia, że coś nam idzie nie po myśli, więc fajnie, że gdzieś wspomniałeś jeszcze o tych innych tutaj rzeczach, które warto było sprawdzić i zobaczyć, czy wszystko tam działa tak, jak należy. No tak, myślę, że taki by też jeszcze uzupełniając ten temat, zawsze takim punktem ostatecznym jest wykonanie badania nasienia, tak, czyli spermogram, żeby ocenić, jaki faktycznie jest problem, tak, czy on jest problem ilościowy, jakościowy, czy gdzieś tam jeśli chodzi o budowę tych plemników i taki by dobrać względem tego odpowiednie postępowanie. Dobra, teraz uwaga, bo wsadzam kij w mrowisko. Jakiś czas temu na pewno też się spotkałeś z tym i musiałeś pewnie też nieraz tłumaczyć swoim pacjentom, czy to w gabinecie, czy znajomym, ten dokument na Netflixie dotyczący wegan, czy tam wegetarian. I druga strona medalu jest taka, że ostatnio przeczytałem, że trzeba zjadać około 300 gramów bodajże tygodniowo wołowiny, żeby poziom testosteronu był na odpowiednim poziomie. To po której stronie leży prawda? Jak to z prawdą było, zazwyczaj leży po środku, tak? Generalnie można powiedzieć tak, no ja nie lubię w dietetyce skrajności. Uważam, że one przede wszystkim ludzi od takiego normalnego stylu życia, zarażania takim świadomością jedzenia, bardzo mocno odpychają, tak? Po prostu ja wiem, że są takie czasy, że te skrajności sprzedają się najlepiej. To, o czym wspomniałeś, ten dokument, jakkolwiek tendencyjny, jakkolwiek takiby bardzo przerysowujący rzeczywistość, no bardzo takiby miał duży wydźwięk. Właściwie każdy o nim słyszał. Każdy go albo oglądał, albo o nim słyszał. Poszło to bardzo szeroko do takiego ogólnego mainstreamu. Bardzo dużo osób chciało spróbować tego trybu żywienia, tak, stylu żywienia, czy diety, jakkolwiek to nazywając. Więc pod kątem samej płodności
tak naprawdę kluczowy będzie umiar w każdą ze stron, tak? Musimy pamiętać o dwóch czynnikach. Nie ma wielu takich badań, że osoby, które na diecie całkowicie jakiejś skrajnie typu wegańskiej mają dużo lepszą jakość nasienia od tych, którzy na takiej diecie nie są, tak? Musimy pamiętać, że te grupy badawcze często są dobrane tak, żeby wyniki wyszły tak, jak chcemy, żeby wyszły, tak? Czyli po prostu w jednej grupie się dobiera osoby, które były otyłe albo prowadziły bardzo słaby styl życia i taki, wtedy automatycznie wyniki wychodzą adekwatne i często w tej grupie się też wrzuca mięsożerców, że jednocześnie taki by stosują dużo używek, alkohol, papierosy i stąd mają też gorszą produkcję testosteronu. No, na drugim takim parametrze też trzeba spojrzeć na to, co podpowiada samożycie, tak? Że osoby na dietach wegetariańskich czy wegańskich też potrafią mieć problem z płodnością. Tak, bo takiego też spotkamy wbrew pozorom stosunkowo dużo otyłych wegan. Bo jest problem tam ze prawidłowym zbilansowaniem tej diety i też ta kwestia płodności nie jest taka zero-jedynkowa na takich dietach, więc na pewno trzeba powiedzieć tak, my kulturowo w Polsce jemy bardzo dużo mięsa. Jest to u nas w pewnym stopniu zakorzenione, że święta, urodziny muszą wiązać się z suto zastawionym stołem mięsem. I jemy go bardzo dużo, często to mięso też jest słabej jakości, tak? Więc taki na pewno pod kątem płodności warto sobie robić przerwniki typu 1-2 dni bezmięsne, a wreszcie taki by wreszcie aspektu zachować jakiś tam umiar, tak? Typu, żeby to mięso po prostu nie było spożywane 3 razy dziennie. Mhm. Dobra, czyli tak jak zawsze zachowujemy gdzieś tam równowagę w tym wszystkim. Tak jest. No, mnie też przerażają te niektóre skrajności, także tutaj nie będziemy o nich rozmawiać. Czy są jeszcze jakieś produkty żywnościowe, na które warto zwrócić uwagę pod kątem płodności, albo czego unikać, albo co dodawać, żeby płodność była lepsza? Na pewno tak jakby pod kątem płodności znowu najlepiej będzie przebadane wszystko to, co związane z dietą śródziemnomorską, tak? Oliwa z oliwek, awokado, orzechy, dużo warzyw zielonych, dużo warzyw ogólnie, owoce, tak? Sezonowe owoce, ryby, dobrej jakości mięso i takiby tych produktów może być bardzo dużo. Ja takiby, żeby też nie utrudnić jakoś bardzo mocno pacjentom, staram się mówić, żeby po prostu to, co oni sami przygotują, będzie już dużym kapitałem tego tak jakby dużym kapitałem zdrowotnym, więc tak jakby warto, żeby ta dieta była po prostu różnorodna, kolorowa i żeby też sprawiała im radość, tak, żeby to nie było jedzenie sałaty polanej oliwą, w przypadku mężczyzn nie jest to zbyt kuszące, tylko tak jakby, żeby tutaj też zachować jakiś tam komfort tego funkcjonowania i to, żeby zadbać nawet o to 80-90% takiej zdrowej bazy. Super, to teraz kolejne tutaj będzie kolejne pytanie pod górkę, czyli czy boostery testosteronu mają sens, bo tutaj rynek suplementów, jak wiemy obydwaj, czy wszyscy tutaj pewnie słuchacze wiedzą, no jest dość mocno rozmuchany, na wszystko można znaleźć suplementy. Jak to tak naprawdę ma się w praktyce, czy to w ogóle działa? Jak się przygląda tak dokładnie wyniki badań i jak gdzieś tam z praktycznego podejścia, no to tak naprawdę dopóki nie zaadresuje się przyczyny niedoborów testosteronu, ten booster nie ma prawa zadziałać, tak? Właściwie jak widziałem gdzieś tam takie podsumowanie kiedyś tych dostępnych preparatów na rynku, czy to witamin, czy minerałów, czy jakichś tam boosterów testosteronu, to właściwie realnie poziom testosteronu zwiększał się po spożywaniu cynku, jeśli mężczyzna miał niedobory. Po wprowadzeniu dobrej jakości magnezu, jeśli mężczyzna miał niedobory i właściwie Tongat Ali wykazywał jeszcze jako takie działanie, reszta tych preparatów, boosterów właściwie nie miała większego wpływu na poziomy testosteronu, więc znowu zwracamy uwagę na to, że co jest czynnikiem, tak jakby to powiedzieć, chcemy podnieść testosteron, ale to nie jest rozwiązanie podać booster testosteronu czy nawet egzogenny testosteron, bo to nie rozwiąże przyczyny naszego problemu. Tak, jeśli przyczyną jest otyłość, no to taki by tutaj ten wpływ. Jeśli przyczyną jest stres, no to przepracować tą kwestię. Tak, jeśli są jakieś przyczyny anatomiczne, no to pewnie wizyta u konkretnego lekarza, u jakiegoś androloga, taki by ocena tego, gdzie jest po prostu faktycznie problem.
No, to myślę, że jest klucz w tym wszystkim, czyli najpierw szukamy przyczyny, a później szukamy sobie po prostu rozwiązania tego problemu. No zazwyczaj trochę odwrotnie wszyscy do tego podchodzą, że najpierw znajdują bardzo dużo rozwiązań, które tak naprawdę nie rozwiązują głównej przyczyny tego wszystkiego. Tak jest, więc no niestety, ale idzie to jakby... Lubimy się zabierać, przepraszam za wyrażenie, od dupy strony, tak? Widzimy takie niedobory testosteronu, więc taki wykupujemy sobie booster, tak? Jakby często się odcinamy od tego, że to jak się prowadzę, to że nie śpię, tak? To że w ogóle siedzę całymi dniami, pracuję, siedzę na tyłku, w ogóle się nie ruszam, nie mam jakiejś tam aktywności fizycznej, że to taki by to wpływa głównie na to po prostu jak funkcjonuje mój organizm, tak? Więc jakby to ty pod kątem takiej płodności można też powiedzieć, jak się czujesz na co dzień. Jeśli ktoś mówi, że jest zmęczony, jeśli ktoś mówi, że ma problemy ze snem, tak? Ma problemy gdzieś tam z poziomem energii na co dzień, to też będzie wpływało to chociażby na jakość nasienia, tak? Które takiego w dużej części jest zbudowane z ATP, czyli z energii. Jak organizm nie ma energii, nie jest produkowana na poziomie mitochondrialnym, to je takiego jakość produkowana nasienia też będzie bardzo słaba, tak? Więc takiego pod kątem też płodności walczymy o to, żeby ci pacjenci, ci podopieczni dobrze się czuli na co dzień. Jeśli będą się dobrze czuli na co dzień, jeśli zniwelujemy ich objawy, problemy, które im dokuczają, które jeśli przepracujemy, to jest duża większa szansa, że także wpłyniemy na pozytywnie na ich płodność. Mhm. Tutaj pod kątem tego poziomu testosteronu i tego, jak się czujemy, to nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale jest taki kwestionariusz, bodajże Adam się nazywa, że można go wypełnić i gdzieś też tam to nam da jakąś skalę tego, czy mamy problem, czy nie mamy problem. Też to taka fajna weryfikacja jest, żeby sobie odpowiedzieć szczerze na pytanie, albo chociaż się zastanowić nad tym pytaniem. No tak, taki by, może nie jest test idealny, ale na pewno już taki postawi punkty czasami zapytania dla mężczyzny, którego wykonuje, czy wszystko jest okej. No bo tak jak ja na przykład w kwestionariuszu mam często pytanie o libido, to też nie zawsze je zadaję, bo wiem, że to jest taki temat trochę tabu jeszcze dla wielu pacjentów, a tutaj przeczytając go sobie gdzieś tam w zaciszu domowym, to ten pacjent może się zastanowić to nad kwestią właśnie porannego zwodu, czy właśnie libido. Zdecydowanie, tak powiem tak, żeby tą też trudną tematykę trochę rozluźnić, tak? Takie przypadki, które mi się przypominają, jak siedzi mąż i żona i taki bym pytam podczas konsultacji mężczyznę, czy ma problem z libidą, on mówi, że nie, absolutnie, a jego żona mówi, że tak, nie? Więc taki by to też jest taka kwestia, no tak jak mówisz, którą my mężczyźni często też wypieramy, bo ta kwestia takich problemów z męską płodnością też godzi bardzo często, nie wiem, jakieś męskie ego i to, że z czym nie chcemy się zmierzyć, tak? Bardzo często jest tak, że mężczyzna w ogóle nie chce wykonać na przykład spermogramu, ponieważ taki ma z tym duży problem natury psychologicznej i to, że może być to ciężkie do zniesienia, że problem może być po jego stronie, tak? Gdzie to też jest tak, że to jest problem bardzo często do przepracowania i może w ten sposób też wspomóc tą wspólną walkę o potomstwo. No, panowie zazwyczaj są specyficzni, o tak powiedzmy. No tak. W rozmowie dwóch mężczyzn muszę użyć po prostu lekkiego stwierdzenia. Przejdźmy zatem do kobiet, które są zdecydowanie bardziej skomplikowane. No i tutaj jak dbać o równowagę hormonalną i co powoduje dysbalans hormonalny u kobiet? Są te same rzeczy, które są u mężczyzn, czy coś się zmienia? W pewnym stopniu te same, tak? Bo takie znowu, jeśli tak wejdziemy bardzo szeroko, tak, to największym problemem, jeśli chodzi o kwestię płodności, jest kwestia nadwagi czy otyłości. Tak, bo takie tutaj takie by te testyki są zatrważające, nawet było takie badanie, jakieś jedno sobie takie by przytoczyłem na grupie 508 kobiet, które takie by zmagały się z niepłodnością kliniczną i aż 68% z tych pacjentek miało otyłość, a 59% hiperinsulinemię, więc takie by tutaj pod kątem płodności to jest klucz, tak? Klucz, żeby to przepracować. Oczywiście tak jak wspomniałeś, kobiety są dużo bardziej trudne w zrozumieniu, bo ich cykl miesięczny każdego dnia jest inny i te poziomy fluktuacji hormonów są zupełnie inne niż u nas mężczyzn. Ten proces też produkcji komórki jajowej, dojrzewania i jakości tej komórki jajowej
trwa dużo dłużej i przez to takich jakby tutaj tych problemów może być więcej, tak? Ale na pewno nadwaga, ale również na drugiej kwestii tak jakby też niedowaga, o której się też wspomina, bo jakby teraz mamy taki przerzucanie się w social mediach tym, czy to nadwaga szkodzi, czy nie szkodzi, czy niedowaga szkodzi, nie szkodzi. Tak jakby każda skrajność nie jest dobra i tutaj będzie wpływała na kwestię także płodności. Na pewno stres, który jest też bardzo, bardzo istotny. Na pewno takie wady anatomiczne, które tak jakby są do oceny lekarskiej, które też jakby dają czasami znowu ten punkt wyjścia, że my pracując jednostkowo z człowiekiem, czasami pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Tak, mamy na przykład panią z niedrożnością jajowodów i my jako dietetycy nie przeszkodzimy tego przygotowując nawet najlepiej jak umiemy, bo po prostu czynnik jest anatomiczny. No i na pewno tutaj czynnik, który bym powiedział jest najczęstszy, najbardziej zamiecony pod dywan i najbardziej niezrozumiały w kwestii kobiecej płodności, to są choroby autoimmunologiczne. Tak, czyli cała ta działka, można powiedzieć, immunologii reprodukcyjnej, która jest kompletnie niezrozumiała. Nie wiem, czy ty też widzisz ze swojej praktyki, ale no, to jest najczęstsza też przyczyna problemów po stronie kobiecej. Problemów z płodnością, problemów z zajściem z ciąży, z jej utrzymaniem i wielu innych aspektów. Zaraz jeszcze sobie przejdziemy do tej autoimmunologii czy immunologii, ale jeszcze chciałbym zahaczyć właśnie o ten temat otyłości i tutaj symptomami z nią związanymi, czyli na przykład regularne bądź nieregularne miesiączki, brak miesiączkowania i chociażby zespół policystycznych jajników, który też będzie wiązał się tutaj w większości, czy to z otyłością, czy właśnie ze zdrowiem metabolicznym. No, zdecydowanie tak, to jakby trzeba spojrzeć na ten aspekt tak, jeśli tak jakby kobieta ma nieregularne miesiączki, jeśli to odchylenie jest większe niż powiedzmy te 28-35 dni, większe niż 2-3 dni, te miesiączki są nieregularne, te miesiączki sprawiają kobiecie duży dyskomfort, dodatkowo jeśli dotyczy też jej problem PMS-u, jakichś bolesnych piersi, dużej drażliwości, spadku nastroju, tak, czasami agresji, czasami w drugą stronę depresji, tak, to tak jakby wiąże się to na pewno z dysbalansem hormonalnym. I powinna się zapalić taka lampka ostrzegawcza, że to nie jest ok. I tak jakby to jest kwestia tak jakby tutaj wpływająca bardzo mocno na płodność i tutaj w dużym stopniu też te czynniki takie dietozależne, które wpływają na otyłość, będą miały znaczenie. Tak? No, PCOS jest taką jednostką, która w bardzo dużym stopniu jest związana z kwestią takiej nadmiernej masy ciała. I ona po prostu będzie wpływała na to, że te kobiety będą miały długie i bezowulacyjne cykle, tak? Co też no, właściwie będzie bardzo mocno zmniejszało szanse na zajście w ciążę, na utrzymanie tej ciąży. I to jest bardzo ściśle związane z dobrym postępowaniem dietetycznym, z dobrą dietoterapią, wprowadzenie okresowej też suplementacji w zależności od potrzeb. Ja też mogę powiedzieć tak, no nie wiem ile ty w swojej praktyce tak jakby trafia do ciebie kobiet z endometriozą. Dużo? Nie. Bardziej pracowałeś tutaj. Powiem tak, no ja tak jakby dopóki nie trafiłem do kliniki, to tych pacjentek z endometriozą też miałem na palcach jednej ręki. Tak, to były naprawdę sporadyczne przypadki. Jakby dużo się o tym słyszało, dużo się o tym czytało, że w literaturze faktycznie to jest istotny problem w przyczynach związanych z niepłodnością, ale nie było, no nie trafiały te kobiety na konsultacje. Ale gdy poszedłem do kliniki, to dopiero miałem taką okazję zmierzyć się z tym problemem endometriozy. Bo po prostu tych kobiet z endometriozą jest bardzo dużo i to też jest jednostka no, ściśle dietozależna, tak? Po prostu te kobiety bardzo często problem z nadmierną produkcją estrogenów. Wiadomo, takie nadmierne poziomy insuliny będą pierwszym czynnikiem, który będą tą nadmierną produkcję estrogenów powodowały. Ale takie by tutaj no, te czynniki w ogóle dietozależne, całej dietoterapii w endometriozie są no, niezwykle ważne, tak? I tutaj też no, nie można takiego tego tematu przeoczyć, a problem też jest ciężki do diagnostyki, no bo po prostu trzeba bardzo dobrego lekarza, specjalistę do lekarza diagnosty, który będzie tą endometriozę w ogóle potrafił namierzyć. No myślę, że z diagnostyką ogólnie w wielu jednostkach chorobowych mamy problem. Teraz jak gdzieś tam sobie przeglądam grupy z insulinoopornością, no to
No, zostawiam to bez komentarza, ale no jest naprawdę fatalnie to wygląda w niektórych przypadkach. Jeszcze bym chciał wrócić na chwilę do jednej sprawy. Tutaj jako objaw tutaj te nieregularne miesiączki bądź bolesne miesiączki, no to często panie idąc do lekarza słyszą, że taka jest ich uroda i że już tak musi być. Ja bym chciał, żeby tutaj wybrzmiało to, że to nie jest normalne po prostu. No, zdecydowanie to nie jest normalne, tak? No, tutaj myślę, że takie najczęściej kobiety słyszą o takim aspekcie, gdy w ogóle dotyczy ich problem obfitych krwawień miesięcznych. Że tutaj taki też będzie tutaj najczęściej takie zwalanie tego na genetykę i taką pani urodę, a to też musimy pamiętać, że te kwestie związane właśnie z tymi symptomami są objawem dysbalansu hormonalnego czy niedoborów, tak? I ja powiem tak, że miałem już wielokrotnie kobiety, które takie by mówiły, że po prostu od zawsze miały obfite krwawienie miesięczne. Czy problemy w ogóle takie z bardzo nieregularnymi cyklami miesięcznymi i po kilku miesiącach rzędu, nawet w tak krótkim czasie, 2-3 miesiącach czasu celowanej dietoterapii, właściwie ten problem ich nie dotyczył. Więc jakby co za dużo jest moim zdaniem zwalania winy na samą genetykę, a za mało takiej realnej pracy, która tak jakby no faktycznie ma znaczenie i ma też podłoże w nauce. Po prostu, jakby to powiedzieć, podejście, jeśli chodzi o sam aspekt typowo naukowy, jest płytkie. I tak jakby bardzo dużo jest badań sugerujących, jak dużo można zrobić w tej kwestii. No w praktyce bardzo mało się z tego korzysta. Mhm. No myślę, że tak, zdecydowanie tutaj często polegamy tylko na tym, że po prostu się nie da. O, to jest też takie, że tak musi być, trzeba z tym żyć. W wielu jednostkach chorobowych tak się da, że nie da się na przykład schudnąć i tak dalej. Tutaj myślę, że w każdej jednostce chorobowej jest podobnie, że czegoś się nie da. Czy to w insulinooporności, czy właśnie w PCOS, czy w chorobach tarczycy autoimmunologicznych, czy przy niedoczynności tarczycy, do której zaraz sobie powoli przejdziemy. Powiedz mi na przykład, jakie badania u kobiet możemy zrobić, żeby właśnie dowiedzieć się, czy jest jakiś problem w naszym zdrowiu, jeśli chodzi o płodność. Oprócz, przypuśćmy sobie, że na przykład nie mamy żadnych objawów, ale chcemy sobie zrobić badania, żeby się dowiedzieć, czy jesteśmy zdrowi do poczęcia potomstwa. No to myślę, że tak, no w przypadku kobiet na pewno taki by mimo wszystko nadrzędna będzie zawsze wizyta u dobrego ginekologa, który taki by oceni, czy te cykle są owulacyjne, czy taki by nie ma żadnych czynników anatomicznych, typu jakieś torbiele, cysty, mięśniaki, które też mogą wpływać na te problemy też z płodnością. Na pewno to, co można zrobić, to panel hormonalny, tak, czyli LH, FSH, estradiol gdzieś tam w okolicach trzeciego, piątego dnia cyklu, żeby zobaczyć tutaj po prostu, czy mamy równowagę hormonalną. Na pewno taki by warto zrobić prolaktynę, progesteron, w zależności też od objawów, może DHA, które taki by też często jest zawyżone u kobiet z PCOS, gdzieś tam w okolicach tak naprawdę plus minus 7 dni po owulacji, tak, zakłada się gdzieś tam około 21 dnia cyklu miesięcznego, ale te owulacje, czasami cykle są u kobiet też przesunięte, więc taki by to też powinno być tutaj indywidualnie obrane, jeśli chodzi o kwestie takich by samej diagnostyki, kiedy dana kobieta powinna takie badanie wykonać. Na pewno homocysteinę, tak, bo tutaj powiem szczerze, takiego mając w pewnym stopniu ostatnio obsesję szukania czynników takich proporonnych, to na pewno homocysteina też jest takim czynnikiem, który wiąże się z największą ilością defektów i poronień. I tak jakby tutaj też warto o tym wspomnieć, że ten wynik musi być naprawdę w wąskich normach, gdzieś tam w granicach 6, 7, 5, 7, bo wyniki już powyżej 8, co dalej jest w normie, bo norma, z tego co wiem, w większości laboratoriów jest do około 15, już sugerują nawet o kilkadziesiąt procent zwiększone ryzyko poronień i taki by upośledzenia samego procesu przebiegu ciąży, tak? Więc taki by ten poziom homocysteiny uważam, że jest takim markerem bardzo ważnym, że do sprawdzenia przed samą ciążą, żebyśmy też wiedzieli, że po prostu to jest dobry moment na to, że zniwelujemy tę kwestię takich negatywnych konsekwencji, więc to jest bardzo ważne. Na pewno TSH, FT4, FT3, czy ta trójka tarczycowa, żeby sprawdzić po prostu, czy na poziomie produkcji hormonów, na poziomie konwersji wygląda to wszystko w porządku, bo to też ma
te tarczyce bardzo mocno reguluje kwestie płodności. No i na pewno warto tak jakby wykonać USG tarczycy, tak? Bo to jest chyba największy problem w kwestii tak jakby kobiecej niepłodności, czyli po prostu niezdiagnozowana albo źle kontrolowana choroba Hashimoto, tak? Która tak jakby w dużym stopniu wpływa tutaj na tą kwestię płodności i często kobiety, które się starają nawet latami o potomstwo, nigdy nie miały wykonanych tego badania, tak? Więc tak jakby tutaj warto to zawsze wykonać. Jeśli mamy jakieś tam czynniki podejrzenia tego, że może być jakaś autoimmunologia, to zawsze warto wykonać też przeciwciała przeciwjądrowe ANA1 jako taki swoisty przesiew. Mhm. Czyli tutaj choroby autoimmunologiczne i ten osłabiony układ immunologiczny, tutaj mówisz, że w dużej mierze wpływa, tak, na problemy z płodnością. Numer jeden, tak. W mojej opinii to chyba te pary, które tak jakby się starają o potomstwo trochę dłużej, które się leczą na niepłodność i nie udaje się zajść podczas samego procesu leczenia czy jakiejś tam farmakoterapii, mają problem immunologiczny, tak? Naprawdę powiem tak jakby z mojej praktyki, z tego tam trochę ponad pół roku, który spędziłem już w klinice, to większość tych par, które tak jakby miała problem z utrzymaniem albo zajściem w ciąży, miała problem immunologiczny, tak? Więc tak jakby tutaj ogromny aspekt do poprawy, ogromny problem, jeśli chodzi o samo zdiagnozowanie i namierzenie przyczyny problemu, bo po prostu bardzo dużo kobiet, które się latami starają potomstwo, nawet nie wie, że ma Hashimoto, tak? I tak Hashimoto jest postępujące i nie rozumie też związku, jaki to ma związek na kwestii ich płodności, więc to też jest bardzo newralgiczna kwestia, która tak jakby wymaga działania, tak? Która tak jakby też odpowiednio zdiagnozowana, odpowiednio poprowadzona, nie musi być przeciwwskazaniem do tego, żeby zajść w ciążę, może tak jakby, no, być takim game changerem tego, że uda się zajść w ciążę, że ta ciąża będzie się prawidłowo rozwijać i też nie będzie tutaj jakiegoś zwiększonego ryzyka poronień, bo musimy pamiętać o tych kwestiach, że tutaj też te czynniki immunologiczne bardzo mocno na ten aspekt wpływają. Mhm. To tutaj będzie kwestia bardziej tego, że nasz szalejący układ odpornościowy będzie tutaj sabotował zagnieżdżenie się plemika, czy właśnie już tutaj gdzieś tam sabotował będzie już płód w jakimś tam stopniu rozwojowym? Różnie, tak? Tak jakby nie można tego zgeneralizować, bo czasami po prostu będzie dochodziło do produkcji tych przeciwkoplemnikowych i tego, że po prostu nie będzie możliwe samo zapłodnienie komórki jajowej, czyli po prostu nawet później zagnieżdżenie. I tak jakby te przeciwciała może wytwarzać zarówno kobieta, jak i mężczyzna, ale może być też czynnik taki jakby, który wpłynie na to, że kobiety będą zachodziły w ciążę, normalnie się wszystko zagnieździ, ale będą tutaj czynniki takie proporonne, tak? I tak jakby naprawdę jak się przegląda badania, to są takie czynniki, które no w mega dużym stopniu predysponują do tego, że po prostu, jakby to powiedzieć, ryzyko zwiększonej częstotliwości rzeczy takich bardzo bardzo tragiczne w skutkach jak poronień, no są bardzo istotne, tak? No chociażby takie te przeciwciała przeciwjądrowe ANA1, jeśli są dodatnie, takie, no one są dodatnio u 50% par, które starają się o potomstwo, a nie mogą zajść ani w cyklu naturalnym, ani w cyklu wspomaganym. No i dotyczą ponad 20% par, które mają taki problem z nawracającymi takimi poronieniami. A tutaj właśnie większość jest pacjentów właśnie z Hashimoto, no bo to jest taka główna gdzieś tam ta autoimmunologia, czyli RZS, czy jakieś inne choroby jak Graves-Basedow, czy inne choroby autoimmunologiczne działają na tej samej zasadzie, podejrzewam, tak? No, zdecydowanie taki by tutaj prym wiedzie Hashimoto, tak? Na pewno większość tych kobiet przede wszystkim ma problem z chorobą Hashimoto. Ale też nie tylko, tak? Bo zdarzają się choroby zapalne jelit, RZS, tak? No, sama endometrioza, która też ma charakter zdecydowanie, w mojej opinii, proautoimmunologiczny, bo te same takie cytokiny prozapalne są podniesione co chociażby w chorobie Hashimoto w dużej części. Więc to też jakby tutaj no, tych pacjentek jest mnóstwo immunologicznych, no ale takiego mogę zaryzykować stwierdzenie, że 70-80% jest z chorobą Hashimoto. A panowie posiadający choroby autoimmunologiczne też będą gdzieś tam sabotować? Tak, zdecydowanie, tak. To, o czym też wspomnieliśmy, jeśli chodzi o tą samą produkcję przeciwciał przeciwkoplemnikowych, tak? Mhm. Po prostu może być tak, że u mężczyzny jest choroba autoimmunologiczna,
i będzie to wpływało na takiego własną, na destrukcję własnych plemników, tak? I tak było, że po prostu nie dochodzi do zapłodnienia komórki jajowej mimo stosunkowo dobrej jakości nasienia. Dobra, czyli panowie w równym stopniu jak panie odpowiadają za ten problem. Powiedz, no na pewno, tak, chociaż takie by trzeba też powiedzieć, no jednak statystycznie dużo częściej problem immunologii dotyczy kobiet i to związane z kwestią takiej no, różnic w budowie układu hormonalnego, tak? U mężczyzn taki by też musimy pamiętać o tym, bo tak dużo powiedzieliśmy o testosteronie, że prawidłowe poziomy testosteronu będą działały też takiby ochronnie immunologicznie, tak? Czyli po prostu u mężczyzn, którzy mają prawidłowe poziomy testosteronu, dużo rzadziej będą choroby immunologiczne. U kobiet takiby ten problem, takiby ten balans hormonu wygląda inaczej, no bo kobiety zasady mają dużo mniej testosteronu i dużo więcej estrogenów, więc takiby będą bardziej narażone na to, żeby występowały u nich choroby autoimmunologiczne. I tutaj jeśli chodzi pod kątem jeszcze dietoterapii, pociągnę temat, no to skupiamy się tutaj, aby ten stan zapalny po prostu gdzieś tam stłamsić, wyciszyć trochę, żeby ten organizm mógł trochę odpocząć i zająć się tym, czym chciałby się zająć, czyli reprodukcją. Tak, dokładnie. czyli reprodukcją. Na pewno tak, no na pewno tak jakby sama kwestia tak jakby odżywiania można uprościć do takiego schematu, że jeśli tak jakby będziemy dostarczać jedzenie, które generuje stan zapalny, to ten stan zapalny w naszym organizmie będzie się pogłębiał. Tak, jeśli będziemy dostarczać jedzenie, które ma charakter głównie przeciwzapalny, to ten stan, poziom stanu zapalnego będzie się zmniejszał. Tak, więc tak jakby to ma niezwykle duże znaczenie także pod kątem tych kwestii immunologicznych. No jakby to powiedzieć, niektóre kobiety, niektóre pary bardzo dobrze reagują na podstawową suplementację, podstawową dietoterapię, na przykład założenie jakiejś tam diety śródziemnomorskiej, a u niektórych, żeby też wprowadzić samą chorobę autoimmunologiczną w stan remisji, no potrzeba poszukać konkretnych koinfekcji, które chyba rozregulowują układ immunologiczny i które wpływają na to, że po prostu ten układ immunologiczny kolokwialnie mówiąc szaleje i atakuje swój organizm, tak tutaj w tym przypadku może atakować czy to komórkę jajową, czy takie plemniki i takie no bardzo mocno wpływać na to, że na to niepowodzenie w staraniu się o potomstwo. Często też pacjenci myślą, że to jest problem, który da się załatwić, nie wiem, często w miesiąc czy dwa, a bardzo no w praktyce no to naprawdę czasami potrzeba kupę czasu, żeby ten problem zdiagnozować i zaadresować. No, powiem tak, no bardzo często się zdarza tak, że przychodzą na przykład pacjenci zaklasyfikowani do procedur wspomaganych i mamy 4-6 tygodni no przecież przepracowanie czynnika immunologicznego, co jest właściwie no, nierealne, tak? Nierealne w perspektywie czasu, no bo ten czynnik taki jakby to powiedzieć, zderzamy się tutaj z dwoma płaszczyznami, bo z jednej strony ci pacjenci często tego czasu nie mają, bo takiego mają obniżoną rezerwę i nikomu ten czas takiby działa na ich niekorzyść, ale z drugiej strony takiby pod kątem działania układu immunologicznego my potrzebujemy tego czasu prawidłowej diagnostyki, żeby to zaczęło działać, tak? I takby, no, ja myślę, że takby często też jest taka sytuacja, że jest też taka trochę frustracja w tych pacjentach po tym, że oni tak naprawdę chodzą bardzo długo takby z tym problemem i ktoś nie namierzył znacznie wcześniej, w wcześniejszej fazie tego problemu, tak? Że ktoś po prostu nie spojrzał na nich bardzo drobiazgowo na zasadzie jest problem i szukamy, gdzie jest problem, tak? Jakby szukamy każdego punktu zaczepienia, który może dać nam końcowy sukces. No tak niestety wygląda dzisiejsza medycyna, że dopiero po którymś z kolei pobycie u lekarza czy u specjalisty dopiero któraś osoba gdzieś tam zwraca uwagę na coś, na co wcześniejsze osoby no nie spojrzały. Tak, ale taki znowu wracamy do punktu wyjścia, tak? Jakby my zajmujący się dietą nie jesteśmy do końca postrzegani jako osoby, które tak jakby no są odpowiednie do przepracowania tego problemu, tak? Stosunkowo niedawno był robiony taki sondaż, ile osób poszłoby do dietetyka w celu tak jakby poprawy swojej płodności. I to było poniżej 6%. Tak, więc tak jakby no, cały czas jest taki problem przebijania się z tym, że to faktycznie ma znaczenie.
Wiesz co, z drugiej strony mam wrażenie, że też to jest akurat, wiesz, prawo rynku, ale że dietetyka, nie mówię, że poszła w złą stronę, ale czasami zajmujemy się, szczerze mówiąc, rzeczami, które tak naprawdę nie leżą w naszych kompetencjach. To po prostu nasza chęć poznania przyczyny i problemu jest tylko tym gdzieś tam, co nas kieruje, żeby to robić, ale tak naprawdę powinniśmy skupić się gdzieś na żywieniu, nie grzebaniu gdzieś tam dalej, tylko pacjent przychodzi od lekarza z diagnozą, na którą my musimy znaleźć gdzieś tam dietetyczne remedium. Dokładnie, tak, ja myślę, takie, no tutaj jest wiele takich nieścisłości tego, czym w ogóle może zajmować się dietetyk, co dietetyk w ogóle może robić, tak, bo myśl prawa, taki by niektórzy powiedzą, że dietetyk w ogóle nie może spojrzeć w wyniki badań, tak, gdzie doskonale wiesz i ty, i ja, że nie spoglądając w wyniki badań, to równie dobrze możemy sobie wyjąć pierwszą, lepszą rozpiskę z szuflady i dać tej samej osobie, tak. Więc taki by to w ogóle nie mogło sparzyć jakby czyjeś wnętrze, kompletnie nie mamy narzędzi do tego, jak z tym człowiekiem pracować, a nawet więcej, no my po prostu jest duża szansa, że mu zaszkodzimy, tak? I taki by to też jest tutaj taki mankament i od strony prawnej, i od strony edukacyjnej dalej, który zostaje cały czas powielany, tak? Więc taki by, tak jak mówisz, taki by to, co robimy, wykracza po to, poza to, co powinniśmy w rzeczywistości robić, tak, bo my dalej jesteśmy przede wszystkim dietetykami, czy zajmujemy się kwestią dietoterapii, ale jakby to powiedzieć, ta kwestia dietoterapii, kwestia takiej suplementacji, która weszła też w skład obecnej dietoterapii, no ma bardzo szerokie działania, takie także na kwestię płodności, na kwestię takiego układu immunologicznego, bo powiem tak, że nie wiem, czy miałeś często do czynienia na przykład z kwestią takiej płodności i zaleceń od lekarzy immunologów zajmujących się kwestią płodności? Nie spotkałem. To powiem ci, że bardzo często jest tak, że to są zazwyczaj profesorowie immunologii, którzy oni wcale nie stosują leków, tylko stosują zazwyczaj suplementację. Tak, bardzo często prym w takich zaleceniach, że wiedzie NAK, N-acetylocysteina, kurkumina, kwercytyna, witamina D3, więc to jest bardzo duża działka, która ma też duże podłoże w nauce, co wpływa na działanie układu immunologicznego, tak? Więc te działki się nasze zderzają, tak? No, ale też tak jak mówisz, no my też nie jesteśmy kompetentni, żeby zrobić wszystko sami. I takby trzeba też o tym powiedzieć, że to nie jest tak, że przyjdzie do nas pacjent czy para i takby my sami wszystko ogarniemy, bo jesteśmy alfa i omega i takby wszystko umiemy, tylko potrzebujemy całego zespołu, tak? Jakby to powiedzieć, ja się mega, mega cieszę, że trafiłem do miejsca, w którym obecnie jestem, bo przede wszystkim mam panią doktor, która jest świetną diagnostą, która potrafi przyjść i od strony typowo lekarskiej powiedzieć mi, gdzie jest problem, albo i potrafimy też zrobić swoistą burzę mózgu, gdzie od strony całościowego organizmu może być problem, tak? I to też fajnie, no bo jestem uwzględniony też z tą kwestią dietoterapii, w kwestii suplementacji jako element całego leczenia i wiem, na ile możemy sobie w przypadku danych par dać czasu i co byśmy chcieli osiągnąć, tak? Czasami to też działa w drugą stronę, ja od strony takiej typowo dietetycznej, czy gdzieś tam tutaj problemów, jeśli chodzi o diagnostykę, proszę też o ten czas panią doktor, czy da mi czas na przepracowanie tego z tymi pacjentami, żeby po prostu zwiększyć szansę na zajście, na utrzymanie ciąży, tak? I mówimy tutaj też i o kwestii tych procedur wspomaganych, ale także pod kątem naturalnego rozrodu. No to mega fajne mieć taką możliwość, żebyś mógł porozmawiać z innym specjalistą, on też ma inny punkt widzenia, nie? Na tą sprawę. Zdecydowanie, to też jest w tym wszystkim fajne, że my się czasami nie zgadzamy, tak? Tylko co trzeba też umieć zaakceptować, że ja nie zawsze muszę mieć rację, tylko dla nas celem nadrzędnym powinno być przede wszystkim to, żeby pomóc człowiekowi, tak? I czasami dużym plusem jest też to, jeśli dany specjalista po prostu powie, że już nie jest w stanie tego tematu drążyć, bo to, nie wiem, wykracza poza jego kompetencje, wykracza poza jego wiedzę i odeślę do innego specjalisty godnego polecenia albo po prostu w takim kontekście, że połączymy siły, tak?
nie możemy się zamykać i to jest chyba też taki duży problem i współczesnej medycyny i czasami też współczesnej dietetyki, że się od siebie odcinamy. Tak jakby zamiast łączyć siły, mając czasami inne zupełnie pole myślenia, to jakby no, działamy przeciwko sobie, tak? Ale jakby kwestia płodności jest często tak jakby nie przeciwko sobie, a sumą składową, która wpłynie na to, że będzie szansa na końcowy sukces, tak? Naprawdę tak jakby z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że proces samego leczenia plus włączenie tego dietoterapii, suplementacji, jakaś tam praca z fizjoterapeutką uroginekologiczną, dołączenie tego psychoterapii, naprawdę u tych par przynosi ogromne rezultaty, tak? Ja mam od razu z tyłu głowy takie pary z kliniki, które tak jakby kilka lat się uleczyły, doszło do tego tak jakby całe to postępowanie obok i z 7-8 lat leczenia, tak jakby wielu lat frustracji, tak jakby stresu, udało się im zajść w ciążę, te ciąże się prawie rozwijają, już są na bardzo zaawansowanym też etapie i wszystko jest okej, tak? Więc jakby to pokazuje też, że to ma znaczenie i że warto też o to walczyć, żeby to przechodziło szerzej i żeby ten wydźwięk tak jakby no, szedł dalej, że warto to robić, zaczepiać. No i na pewno też myślę, że jest taka potrzeba coraz większej ilości specjalistów specjalizujących się tylko w tej tematyce, tak? Znaczy wracając do początku naszej rozmowy, może nie tylko w tej tematyce, ale tak jakby mające też pojęcie znacznie szersze na to, jak to wpływa tak jakby na proces płodności, no bo to ma bardzo duże też znaczenie, żeby też dostępnych do tych specjalistów było dużo, tak? A myślę, że i ja i ty, mimo że siedzimy w branży, to wcale nie znamy tak dużo dietetyków, którzy się specjalizują typowo w kwestii płodności i robią to tak bardzo sumiennie. Więc tak jakby myślę, że no jakby to powiedzieć, target ludzi, którzy potrzebują pomocy jest ogromny, a ilość specjalistów dalej za mała. Ja myślę, że to szczerze mówiąc w każdej dziedzinie tak jest. W każdej. Zdecydowanie brakuje nam każdych specjalistów. Każdych dobrych specjalistów chcemy więcej, tak? Myślę, że każdy, kto prowadzi firmę budowlaną, przyjmie dobrego budowlańca od teraz. Tak samo każdy lekarz przyjdzie na następnego dobrego lekarza do pracy w klinice i tak samo z dietetykami. Tak więc po prostu oby było więcej dobrych specjalistów w każdej branży. No myślę, że ty też pewnie tak masz, że czasami cię coś frustruje, że wiesz, nie masz albo do kogo odesłać, albo czasu na to, żeby zgłębić jakiś temat, który byś chciał też rozwikłać, nie? No zdecydowanie, tak? Ja myślę, że tutaj też jest kwestia jednego gościa twojego, Justyny Posłusznej, wcześniejszego, do której też taki, no ja bardzo często odsyłam też tych pacjentów chociażby onkologicznych, tak, bo taki nie jest to moja specjalizacja, nie siedzę w tym, mimo że coś tam czytam, takie nie czuję się na tyle kompetentny, żeby się tym zajmować, to kompleksowo i taki by, myślę, że ja, ty i wielu innych osób też odsyła do Justyny, taki by, no jest ta Justyna, która taki ma też swój bufor tego, ilu tych pacjentów może przyjąć. I tak jest czasami takie zderzenie ze ścianą, że chcemy kogoś odesłać, ale ktoś ma bardzo długie terminy. Ja zawsze się śmieję, wysyłając kogoś do Justyny albo właśnie pisząc, że chciałbym, żeby kogoś tam gdzieś może się uda wcisnąć, to się zawsze śmieję, że to już są pacjenci, którym nikt inny nie może pomóc. No tak. Jest taki, no, jakby to powiedzieć, no czasami też odsyłamy dalej. No i byśmy chcieli, że tak powiem, kolokwialnie więcej takich Justyn, tak? Więcej takich osób, które po prostu są pasjonatami tego i robią to naprawdę kompetentnie. No i robią to no, przede wszystkim dla pacjenta, tak? Dla pacjentów, żeby po prostu rozwiązać ich problem. Mhm. No ja naprawdę też bym chciał, wiesz, no, na milion, ty na pewno też na milion różnych sposobów pomóc tym ludziom, no ale czasami naprawdę jest po prostu no, ciężko zgłębić wszystko, co byśmy chcieli zgłębić. Jeszcze jedno pytanie odnośnie damskiej płodności chciałbym poruszyć. Mhm. Chciałbym poruszyć coś takiego jak tabletki antykoncepcyjne. Czy tam są jakieś rzeczy, na które musimy zwrócić uwagę, jakieś negatywne konsekwencje, na które warto zwrócić uwagę? W mojej opinii zdecydowanie tak. No musimy pamiętać przede wszystkim tak, że mechanizm działania tak jakby antykoncepcji jest taki, że wyłącza działanie naturalnej produkcji progesteronu. Taki jest jego mechanizm. Taki to jest niepodważalny fakt. Biorąc pod uwagę tak jakby funkcję progesteronu, to przede wszystkim niedobór progesteronu taki chroniczny przy stosowaniu antykoncepcji bardzo długofalowy, a bardzo często kobiety bardzo wieloletnie tak jakby podejmują to, znaczy stosują środki antykoncepcyjne naprawdę wiele, wiele lat, to tak jakby ta produkcja progesteronu wyłączona chronicznie może wpływać na zwiększone ryzyko wystąpienia chorób autoimmunologicznych.
Bo po prostu progesteron jest immunomodulatorem, będzie tutaj wpływał na kwestie regulacji układu odpornościowego, to raz. A druga kwestia, że bardzo często kobiety na antykoncepcji mają strasznie złe samopoczucie psychiczne. Tak, dużo z tych kobiet ma problem po prostu przez brak progesteronu, który takich wpływa też na brak neuroprzekaźnika GABA, który jest tonizujący. Wpływa na to, że po prostu doświadczają depresji, źle się czują same ze sobą, ze swoim ciałem, więc tutaj też na pewno jest to duży problem. Tak? Też są takie badania, że jeśli kobieta stosowała bardzo wcześnie antykoncepcję, to w wieku lat 40-50 bardzo często te kobiety doświadczają po prostu diagnozowanej i leczonej klinicznie depresji, tak? Więc tak jakby trzeba pamiętać o tym i mówić o tym też i uświadamiać jak najszerzej, że antykoncepcja jest... Mowy, na którą zapraszam dalej. Dobra, to dla Was słuchaczy, mieliśmy małe problemy, ale mamy nadzieję, że udało nam się to naprawić, więc wracamy. Skończyliśmy na temacie tabletek antykoncepcyjnych i ich negatywnych skutkach. Tutaj Marcin, jak pamiętasz, na czym skończyliśmy, to dokończ. Jeśli nie, to możesz od nowa po prostu powiedzieć, dlaczego one nie do końca są dobre. Z tego co pamiętam, skończyliśmy na tym, że taka stosowana, zwłaszcza wcześniej antykoncepcja, ma dużą też korelację, jeśli chodzi o kwestie wystąpienia depresji u kobiet już w wieku lat 40 i 50. Więc jakby tutaj mówiąc o tym temacie antykoncepcji, po prostu trzeba powiedzieć, że nie jest to rozwiązanie bez wad. Trzeba pamiętać o tym, że żeby mieć dobrego lekarza prowadzącego, który chce spojrzeć na ten temat trochę szerzej, na zasadzie dobrania też tej antykoncepcji indywidualnie, tak żeby dana kobieta, która jeśli nawet stosuje antykoncepcję z różnych względów, dobrze się na niej czuła. No i na pewno trzeba pamiętać o tym, że tak jakby po odstawieniu antykoncepcji wcale nie musi być tak kolorowo, jeśli chodzi o kwestię płodności, tak? Bo tak jakby czasami jest tak, że wydaje się niektórym parom, że moment zaczęcia starania się ich o poczęcie potomstwa zaczyna się w momencie odstawienia antykoncepcji. To tak nie działa. Tak? Są takie badania, które pokazują, że u niektórych kobiet po odstawieniu antykoncepcji sam cykl, sama miesiączka wraca od 6 do nawet 12 miesięcy. Tak, i czasami się zdarzają takie sytuacje, więc musimy wziąć pod uwagę ten bufor też czasowy, tak, że tak jakby jeśli kobieta długo stosowała antykoncepcję, jeśli nie robiła zejścia raz w roku na zasadzie takiego odstawienia antykoncepcji, żeby chociaż jedno krwawienie miesięcznie wystąpiło naturalnie, to ten problem też jest często taki jakby spotęgowany po odstawieniu tej antykoncepcji. No i taki jakby też nie możemy postrzegać jako antykoncepcji jako takiego zamiatacza problemu pod dywan, bo często kobiety dostają antykoncepcję na zasadzie mam problemy z trądzikiem, więc wezmę antykoncepcję, mam problemy z nieregularną miesiączką, więc dostanę antykoncepcję, mam problemy z kwestią obfitych krwawień miesięcznych, więc antykoncepcja ten problem mi marginalizuje, ale trzeba zadać sobie pytanie, czy ona ten problem rozwiązuje na stałe, tak? Czy ona po prostu go tylko zamiata? Więc jakby to powiedzieć, często używam takiego określenia. No dla nas tak jakby, jeśli chcemy podejść tak źródłowo do tematu zdrowia, nie możemy podchodzić do niego tak, że jak mamy brudno w salonie, to zamieciemy brud pod dywan, tylko tak jakby chcemy ten problem rozwiązać, tak? Czyli po prostu antykoncepcja ma swoje zastosowanie, ale tak jakby ma też całą gamę dobrze udowodnionych naukowo skutków ubocznych, o których zazwyczaj się nie mówi. No to tak, to jest na pewno. No też ci, wydaje mi się, że lekarze taki jest, wydaje mi się, że zaczynasz antykoncepcja być takim lekiem, nie wiem, wydawanym jak aspiryna, nie? Troszkę na każde problemy gdzieś tam, czy to właśnie z gospodarką hormonalną, czy właśnie jak wspomniałeś z trądzikiem, czy z innymi jakimiś rzeczami, to po prostu... No, niestety taki jakby bardzo często jest to taki jakby panaceum na wiele tych problemów takich typowo związanych z cyklem miesięcznym, mimo że w żaden sposób tego nie rozwiązuje u źródła, tak? Bo jakby to powiedzieć, a co właśnie w momencie, gdy mamy taką kobietę, której ten problem dotyczy, czyli czy to obfite krwawienia miesięczne, czy takich jakieś tam nieregularne cykle i ta kobieta chce się starać o potomstwo.
to jakby ta antykoncepcja wtedy jest abstrakcją, tak? No bo ona tak jakby wyklucza właściwie albo ogranicza szanse na poczęcie potomstwa, więc tak jakby co wtedy, tak? Tak jakby trzeba, myślę, że też warto zadać to pytanie lekarzowi prowadzącemu, jaki jest plan działania długofalowy, tak? Co się stanie po odstawieniu antykoncepcji. Ja wiem, że tak jakby to jest takie prowokacyjne. Śmieję się, wiesz, bo tak sobie wyobraziłem, jaka była reakcja lekarza na to. Wiesz, ja tak jakby wychodzę z założenia, że w końcu znajdą się też tacy lekarze, którzy będą podchodzić do tego tematu trochę szerzej, tak? Które tak jakby na zasadzie też kropla drąży skałę i tego, że znajdą się też tacy, którzy tak jakby będą zwracać uwagę na takie aspekty. Może to będą jednostki, ale te jednostki będą pomagały tym osobom, którym ta cała reszta nie pomogła, tak? I to też tacy, takie osoby są potrzebne. No jak najbardziej, no ja też na to liczę, że w końcu tak będzie, no mam nadzieję, że, no bo tu chodzi głównie o taką celowość i po prostu rozwiązywanie tych problemów, nie, a tak jak mówisz, tabletka nie do końca zawsze jest rozwiązaniem problemów, bo on albo się nasili i powróci właśnie zdwojoną siłą, no albo po prostu będzie tym zamiataniem pod dywan na problem i tak będzie nadal nierozwiązany. Dokładnie. Dobra, czy możemy dać naszym słuchaczom, czy to płci damskiej, czy męskiej, takie tipy odnośnie tego, jak żyć, żeby zadbać o swoje zdrowie reprodukcyjne, na co musimy zwrócić uwagę, o co zadbać. Taki basic. Wiem, że te basici nie zawsze się sprawdzają, bo pacjenci wtedy mówią, nie, no niemożliwe, że to będzie działać, jeśli będę spał 8 godzin i się rusza. Nie ma prawa. No faktycznie. Spanie 7-8 godzin już będzie dużym buforem. I takim przywilejem tego, żeby po prostu tą płodność wzmocnić. Na pewno to, jak sobie słuchacze będą przygotowywać jedzenie sami, tak? Czyli po prostu z gotowych, nie gotowe półprodukty, tylko takiby z tych półproduktów sami sobie stworzą posiłek. To już jest duża baza. Na pewno warto, żeby znaleźć w tym wszystkim też przestrzeń na siebie, która jest taka relaksująca, czy to forma treningu, czy jakaś tam inna forma spędzania wolnego czasu, która też da odpoczynek od pracy, bo tutaj ten aspekt psychologiczny też jest bardzo ważny. No i na pewno ten ruch, który taki by tak bardzo nam jest potrzebny i tak bardzo nas chroni, a którego tak naprawdę mamy coraz mniej w takiej formie spontanicznej, tak? Czyli tak jakby nawet nie mówimy tutaj o jakiejś tam formie bardzo specjalistycznej aktywności fizycznej, tylko mówimy o formie rekreacji, tak? Po prostu się ruszajmy, nie siedźmy bardzo dużo. Starajmy się zadbać o to, żebyśmy nie zapatrzyli się na tym, jak to wspaniała jest technologia, tylko doceniali też to, że sami mamy nogi, sami możemy się przejść, sami możemy takiby wybrać się na spacer po lesie, bo to naprawdę też dużo daje pod kątem takiego zdrowia reprodukcyjnego i takiby daje też duży reset głowy. Mhm. Czyli tak naprawdę tutaj nie powiedzieliśmy niczego odkrywczego, jeśli chodzi o ten właśnie taki, nie wiem, czy dekalog, czy tam takie przykazania, jeśli chodzi o zdrowie, czy to zdrowie reprodukcyjne, czy zdrowie kardiometaboliczne, czy zdrowie mózgu, czy zdrowie czegokolwiek innego, zawsze wiąże się z tymi podstawami, o których każdy mówi, a w które nie wszyscy wierzą. Mam takie wrażenie. Chcę powiedzieć, podstawy są nudne, ale podstawy działają najlepiej. Pewnie większość osób, które gdzieś tam liczy na taki feedback, no to często też oczekuje jakiejś formy rozpiski gotowej suplementacji, którą byśmy tutaj wdrożyli w pierwszej kolejności, ale to nie o to chodzi, tak? To naprawdę nie o to chodzi, bo jeśli nie zadbamy o te podstawy, to ta suplementacja po prostu będzie wydawaniem pieniędzy na to, gdzie nie trzeba, tak? Więc tak jakby dużo lepiej jest zadbać o te podstawy i od tego zacząć budować swoją bazę zdrowotną, a dopiero potem dokładać do tego pigułki, bo też nie możemy się zapętlić w tym, że leki są złe, a suplementy są super, tak? Bo tak jakby czasami widzę też taki trend, że jakby to się wszystko odwraca, ale to nie tędy droga, tak? To nie tędy droga, bo to też jakby sama suplementacja ma być dobrana w sposób celowany i wcale więcej nie znaczy lepiej. Zdecydowanie. Ja zawsze mówię, jak ktoś mnie pyta o jakiś suplement, który wiem, że średnio działa albo wcale nie działa, to mówię, że równie dobrze te pieniądze może mi oddać, jak nie ma co z nimi zrobić.
Ja zawsze mówię, żeby zamiast wydawać pieniądze na coś, co nie działa, poszli sobie zjeść coś dobrego, to od razu taki jest uśmiech na zasadzie jednak ludzie lubią dobrze zjeść czasami na mieście i taki jakby, no to jest jakby takie bardziej komfortowe niż no, wydawanie pieniędzy na suplementy, tak? Chociaż znajdzie się też druga grupa, która uwielbia wydawać kasę na suple. No oczywiście, tak. No każdy musi przez to przejść i zobaczyć czasami na własnej skórze, że łykanie miliona tabletek no, nie da tego rezultatu, o który marzymy często. No tak. Jest często, myślę, że taki problem, że ludzie szybciej kupią suplement, który gdzieś wyczytają, że działa pod kątem płynności, jakby na kogoś zadziałał, niż pójdą, zrobią badania. Tak? I to jest paradoks. Tak? Jakby, żeby ocenić, czy ten suplement w ogóle im jest potrzebny, czy ten minerał, czy gdzieś tam witamina jest dla nich w ogóle potrzebna. Więc jakby, no, strasznie nie lubimy się badać, żałujemy na to kasę, ale jakby to jest warunek tego, czy to nasze postępowanie suplementacyjne jest nam w ogóle potrzebne. Ale tutaj, jeśli chodzi, już jesteśmy przy tym temacie suplementów, to pociągnijmy go może delikatnie. Tutaj wspomniałeś wcześniej, że w przypadku panów też pewnie najbardziej niedoborowy będzie właśnie magnez czy cynk, a masz jeszcze, czy witamina D, czy też wspominałeś kwas omega-3, czy gdzieś tam z praktyki swojej gabinetowej gdzieś odnajdujesz jeszcze właśnie jakieś niedobory, takie najczęstsze gdzieś tam się zdarzają. Wiem, że nie można generalizować, no ale możemy sobie powiedzieć, że wiesz, większość osób przychodzących do ciebie do gabinetu ma tutaj niedobór tego i tego, nie? Na pewno osoby, które mają problemy gastryczne, a takich jest cała gama teraz, na tak, pewno no. Niedobory witamin z grupy B. U kobiet na pewno niedobory żelaza i to jest ogromny problem, jeśli chodzi o kwestię płodności, niepłodność hematologiczna. Ja nawet niedawno policzyłem sobie, tak jakby to nie jest opatrzone żadną wiedzą, typowo badaniem naukowym, ale tak jakby z mojej praktyki, że miałem w tym roku 65 kobiet, które tak jakby urodziły przedwcześnie. Znaczy, przepraszam, które tak jakby albo urodziły przedwcześnie, albo tak jakby miały poronienia. I jak sobie podliczyłem, ile z nich miało niedobory żelaza, to było ponad 80%. Więc tak jakby znowu to jest rzecz nudna, bo nie chcemy słyszeć o tym, jak żelazo wpływa na kwestie funkcjonowania takiego układu rozrodczego, ale to żelazo jest niezwykle ważne do działania i układu immunologicznego. I do prawidłowej funkcji i funkcjonowania takich by układu rozrodczego kobiety i takich by będzie no, znacznie zwiększało ryzyko też poronień czy powikłań w samej ciąży. Tak więc takich by po prostu tutaj też jest kapitał, który zostanie zbudowany przed ciążą, będzie warunkowo to, jak ta ciąża będzie przebiegała, tak? Bo często już w samej ciąży niewiele możemy zrobić naprawdę, tak? Możemy walczyć o to, żeby też gospodarka żelazem się nie pogarszała, ale często też już mamy jakby tyle ograniczone możliwości działania, że nic z tym nie zrobimy. Czy uważasz, że kobieta gdzieś tam planując, niektórzy tak robią, że planują sobie gdzieś tam na określony okres te dziecko, powinna wcześniej się przebadać, sprawdzić sobie, jakie ma niedobory, dopiero jak to wyrówna, to gdzieś tam starać się o to dziecko, żeby to było tak, wiesz, robione wszystko bardzo ładnie od linijki. No tak by było idealnie, tak, ale w praktyce to tak zazwyczaj nie jest, no ale taki by coraz więcej też się zdarza takich par, takich kobiet, które chcą się świadomie przygotować i dają sobie też ten bufor czasowy, tak, i to jest, stwarza nam duży kapitał tego, że ani nie dochodzi nam ten komponent stresu związany z czasem, że ten czas nas nie goni, tylko taki by sobie działamy spokojnie na zasadzie suplementujemy, tak jakby uzupełniamy, jak zaskoczy, to zaskoczy. I taki by duża część taki by zaczyna się przygotowywać wcześniej, tak? I taki by to też jest duży plus, więc taki by ta świadomość się bardzo powoli, ale zaczyna zmieniać. No i myślę, że taki by no, ten pułap taki 3-6 miesięcy przed potencjalną ciążą, no jest super czasem też na wyrównanie przynajmniej części niedoborów, które też, no nie ukrywajmy, tak jak się też przegląda badania, zwiększają nie tylko szanse na zajście w ciążę, ale i na jej utrzymanie, taki by na prawidłowy rozwój dzieciątka i taki by prawidłowe rozwiązanie w określonym terminie. No także diagnostyka, tak? Myślę, że możemy tak podsumować to, jeśli zdecydowanie chodzi nie tylko o płodność, ale ogólnie o zdrowie, czyli ta diagnostyka. No, trzeba wiedzieć, trzeba znać wroga, żeby móc go pokonać.
No tak, to jest też myślę, że duża część właśnie problemu, że często pary przychodząc i zmagają się z problemem niepłodności nie wiedzą, gdzie jest ich problem. Tak? I to jest chyba takie najtrudniejsze też do przetrawienia dla nich mentalnie, żeby się z tym zmierzyć, bo oni tak jakby wiedzą, że mają problem, ale kompletnie nie wiedzą, gdzie on jest. Takie jakby namierzenie, jakby czasami pomagając namierzyć tym parom źródło ich problemu, masz wrażenie, że tak jakby robi się coś takiego nie do końca fajnego, bo tak jakby mówisz im, że tutaj jest ich problem, tak jakby obnażasz to, co tak jakby w ich organizmach nie domaga, ale z drugiej strony te pary mają w końcu kierunek, które jeśli się uda go przepracować, stwarzają szansę na to, że one po prostu zajdą w ciążę i tak jakby, że ta ciąża będzie prawidłowa. Mhm. Czyli zdarzają się osoby, myślałem, że to już gdzieś jest jakiś proces, że wiesz, po jakimś kilku staraniach, czy badaniach, czy wiesz, szukania, kopania, jeśli chodzi o ten problem, dopiero przychodzą na przykład do ciebie, bo gdzieś tam podejrzewam, że nie jesteś osobą, do której najpierw przychodzą w takim, wiesz, naszym codziennym świecie. Gdzieś tam zawsze pewnie jesteś w środku czy na końcu. Myślę, że bym z siebie powstał w większości przypadków ten port końcowy, tak? Jakby nic innego nie zadziałało, no to spróbujmy. Dobra, już pójdziemy do niego za tak, no a co mi zależy, tutaj spróbuję w tym kierunku. Więc taki, bo myślę, że to raczej taki końcówka, tak na zasadzie spróbowaliśmy już prawie wszystkiego, taki by tutaj w tym kierunku. Więc jakby to powiedzieć, no. Mam przeróżne pary, tak? No chyba na razie rekordowo gdzieś tam koło 10-11 lat to takie pary o takim starym staraniu się i leczenia w kwestii niepłodności, które były w ogóle niedodiagnozowane, tak? To jest też taki straszne, że często pary się leczą latami, a naprawdę mają badań wykonanych na jedną kartkę. Tak, znaczy takich badań, które też mogą mieć znaczenie, tak jakby czasami jest takie drążenie tak jakby cały czas tego samego tematu w kółko, tak? Na zasadzie sprawdzamy, czy taki by tutaj od strony samych poziomów hormonów, tak, czy od strony badań ginekologicznych jest wszystko w porządku, ale nie patrzymy szerzej. Tak na zasadzie tutaj wygląda, że jest wszystko w porządku, ale nie wiemy, gdzie jest realnie problem. Więc to jest no, coraz częstszy mankament tego, że po prostu ludzie przychodzą po to, żeby pomóc im namierzyć kierunek, który mogą pójść. Takie te chyby to też jest tutaj ważne, no, żeby to robić też we współpracy po prostu z lekarzami, bo takie by to jest często sytuacja taka, że no, wspólnymi siłami można tym ludziom pomóc. Tak trochę to, co mówisz, taki trochę śmiech przez łzy, że osoby przez tyle lat no, nie zostały jakoś gdzieś tam po drodze zdiagnozowane, a pewnie odbijały się od niejednego gabinetu dietetycznego, znaczy lekarskiego. No dietetycznego tak, może też. Też, tak? Też się tak czasami zdarza, ale jakby to powiedzieć, czasami naprawdę w tym budzi się takie no, gniew, rozczarowanie tego, bo ten problem czasami było widać bardzo dawno temu. Ja powiem szczerze, że miałem w tamtym miesiącu taką panią, która się gdzieś tam długo starała o potomstwo i wykonywała co roku USG tarczycy od 8 lub 9 lat, rok w rok i tak jakby co roku ta jej tarczyca tak jakby się zmniejszała i było widać, że tam jest po prostu choroba Hashimoto już 8 lat temu i ona była pod opieką takiego endokrynologa, który takiego w ogóle nie zwracał na to uwagi, takiego ta objętość tarczycy z płatów gdzieś tam w granicach 8-9 ml, właściwie jest na poziomie 1 ml na płat, więc takiego z roku na rok po prostu progres choroby i nikt na to nie zwrócił uwagi, nikt nie zwrócił też uwagi na to, że to ma naprawdę duży wpływ na kwestię jej płodności. No to nie będziemy tutaj myślę roztrząsać mocno tematów, jak wygląda w wielu przypadkach służba zdrowia. Myślę, że możemy mieć tylko nadzieję na to, że będzie lepiej, jeśli nie, to my po prostu ze swojej strony będziemy starali się zrobić wszystko, żeby było dobrze. Dobra, temat płodności mamy teoretycznie moim zdaniem zamknięty. Mam jeszcze kilka pytań nie do końca związanych z płodnością, czyli na przykład jak Marcin Ostaszewski dba o swoje zdrowie. Będąc ojcem, mężem, tutaj zapalonym dietetykiem. To na pewno tak jakby jest trudne pytanie, tak jakby
Na pewno Marcin Ostrzewski bardzo, bardzo nie dosypia, tak? Bo tutaj tak jakby chcąc się spełniać na wszystkich polach, nie zaniedbywać rodziny, zdarza mi się spać po 4-5 godzin na dobę, więc nie jestem najlepszym przykładem tego, jak się prowadzić, tak? Ale to jest też cenne to, co powiesz, biorąc pod uwagę, że no nie zawsze się daje oczywiście, tak? No tak, taki by akurat. Ty też jesteś tego świadomy. To nie wynika akurat w moim przypadku z tego, że ja o to nie dbam, tylko wynika z tego, że akurat trafił nam się taki synek, który wstaje nam codziennie o 4:00, tak? Więc taki by jest wybitnie wczesną jednostką, która po prostu jest tak zaprogramowana i to jest nie do przeskoczenia, tak? Więc taki by ta ilość snu jest zależna od tego, że no, trzeba z nim wstać i koniec. Tak jakby można o ten aspekt zadbać i dbaliśmy bardzo mocno o ten aspekt z żoną w momencie, gdy jeszcze nie mieliśmy dzieci, ale gdy się pojawił nasz syn, który stał się nocnym wilkiem i porannym skowronkiem, to jakby nie jest to w ogóle możliwe, tak? Więc jakby to ta kwestia na pewno nie domaga, tak? Mam na pewno dużą pomoc żony, bo ona dba o naszą kuchnię w dużej mierze, więc taki by tutaj ja się śmieję, że jej wiedza dietetyczna jest taka, że jakby chciała pójść w tą stronę, to bym ją zatrudnił i miałaby całkiem dużo klientów, mimo że jest fizjoterapeutką i trenerem, ale taki by no tutaj też duża pomoc, więc taki by to tutaj nie muszę jakoś wybitnie o to dbać, bo to są po prostu kwestie nawyków i po prostu tego, że no, my tak jemy, bo taki mamy nawyk, tak lubimy jeść, takie jedzenie nam pasuje, więc jakieś tam odskocznie traktujemy bardzo jako odpoczynek dla głowy, ale takiby na co dzień staramy się dbać o to, co jemy, oczywiście bez popadania w jakieś tam skrajności. No i chyba tyle, tak? No na pewno takiby jakby gdzieś sprzedawano trochę więcej doby, to chętnie bym odkupił, bo czasami po prostu też przez taki mój charakter bycia dla wszystkich nie mam kompletnie czasu na odpoczynek, tak? Więc takiby też jakby to powiedzieć, kiedyś wydawało się, że można było coś w formie relaksu obejrzeć, coś poczytać, a teraz jest jakby zadaniowość tego, żeby ze wszystkim się wyrobić. Myślę, że możesz trochę czasu odkupić od tych osób, które kręcą godzinami kardio. Okej. Okay. Myślę, że tak. No, tacy też się znajdą. No, jakby to powiedzieć, każdy ma swoją drogę, nie? Więc jakby nimi oceniać. Ja zawsze się śmieję, wiesz, jak patrzę na te osoby, które tam godzinę, dwie, czasami wiesz, więcej godzin na siłowni gdzieś tam robią. No oczywiście to kwestia, tak jak mówisz, celu, ale zawsze mnie to tak jakoś bawi no trochę. Tak. Wiesz, ja tak jakby podchodzę do tego tematu tak jakby, żeby nie stracić też w tym wszystkim tego, co ważne, tak? Bo z jednej strony byśmy się chcieli na pewno rozwijać jako specjaliści, na pewno no, naszą pracą jest gdzieś tam praca z ludźmi, więc temu też musimy poświęcać czas na opracowywanie jadłospisów, zaleceń na rozwój, tak? Ale z drugiej strony też staram się w tym wszystkim jakby nie pogubić na zasadzie tego, że pamiętam, że dla mnie najważniejsza jest rodzina i żebym po prostu był z nimi, tak? Żebym tak jakby nie klepał więcej, nie zarabiał więcej, bo tak jakby co z tego, jeśli mnie nie będzie? Mhm. Pewnie. Powiedz mi jeszcze w kwestii tych rozwojowych, bo ja wiem też i widzę, że cały czas gdzieś siedzisz w tym mocno i też lubisz szperać, szukać rozwiązywania tych problemów. Kiedy ty znajdujesz na to czas, biorąc pod uwagę właśnie to, co mówisz ze swoim synem Skowronkiem, a tutaj jeszcze wiem, że córka nadchodzi wielkimi krokami. Kiedy ty znajdujesz na to czas wszystko? Nie wiem, tak. Gdzieś tam w międzyczasie, tak? A jakby to znowu jest czasami tak, że jak na przykład syn pójdzie spać, na co złości się moja żona, to nie odsypiam, tylko doczytuję, szukam i gdzieś tam drążę temat. Jeszcze, żeby mało to sobie dołożyłem w tym roku, zapisałem się na studia w Stanach na Functional Medicine, więc taki by, nie wiem naprawdę, kiedy ja to ogarniam, ale gdzieś tam cały czas jakby staram się coś tam doczytywać, szukać, jakby też traktuję to tak zadaniowo. Jeśli się pojawia czasami osoba, która ma jakiś problem i ja do końca nie wiem, gdzie ten problem jest, to po prostu też szukam odpowiedzi na to i czasami po prostu zamiast wieczorem usiąść, pooglądać jakiś serial, no siedzę 2-3 godziny, siedzę w jakiejś immunologii reprodukcyjnej, co dla normalnego człowieka raczej nie jest normalne, tak? Jestem tego świadomy, że to trochę zakrawa o jakąś chorobę psychiczną, czy taki skrajny pracoholizm, no ale tak jakby, no ja w tym odnajduję jakąś swoją przyjemność tego, że jeśli uda mi się coś rozwiązać i tak jakby często to też traktuję tak ambicjonalnie, chociaż też trzeba się w tym nauczyć, że jakby to powiedzieć, nie wszystkim da się pomóc i nie zawsze to też od nas tylko zależy.
No tak, ale właśnie chciałem, żeby to wybrzmiało, jak to wygląda właśnie, no, bo często ludzie mówią, że się nie da, że nie ma czasu i tak dalej, nie? Więc ja tutaj jestem, myślę, że ty jesteś fajnym zaprzeczeniem tego, że wszystko się da, no tylko coś kosztem czegoś bardzo często, no ale tak jak mówisz, ta równowaga gdzieś musi być zachowana. A powiedz mi, te studia właśnie w Stanach zrobiły gdzieś jakąś rewolucję w twojej głowie? Szczerze, chyba nie aż taką, jaką oczekiwałem, czy zrobił. Tak mówię, jakby to powiedzieć, bo wiem, że duża część osób, która też w Polsce studiuje na tym, na funkcjonal, taki by było bardzo pozytywnie się o tym wypowiada. Na pewno jest fajne, bo szuka przyczyny problemu. Ale chyba też jakby stawiam sam sobie tak też stosunkowo wysoko poprzeczkę, że szukam rzeczy, które mnie czasami powalą. Na zasadzie takiej rzeczy, że nie szukam tego, co wiem, i żeby się tak jakby dowartościowywać, że to wiem, tak? Tylko tak jakby szukam takich rzeczy, które są dla mnie czarną magią i takie, które są dla mnie odkrywcze. Więc tak jakby pod tym względem na pewno kilka modułów, jeśli chodzi o functional medicine, bardzo na plus. A kilka modułów na pewno takich bardzo mocno przypominających. Tak, takich na zasadzie no, podstaw, więc jakby nic odkrywczego, uporządkowanie jakichś tam 5-10% tego co gdzieś tam tutaj wiemy. Jakby to powiedzieć też, myślę, że oboje byliśmy na dużej części tych samych szkoleń w pewnym momencie, tak jakby, to mam wrażenie, że naprawdę ten rynek tak jakby szkoleń dietetycznych w Polsce w pewnym momencie nie był nieodbiegający poziomem, był naprawdę na bardzo, bardzo dobrym poziomie, chociaż mam wrażenie, że jakby część osób, które tak jakby mają genialną wiedzę, są też świetnymi szkoleniowcami, bardzo rzadko się w tej kwestii tak jakby pokazuje, tak? Jakby chociażby na przykład w kwestii takiego zdrowia reprodukcyjnego Dominika Gier, która tak jakby naprawdę ma niesamowitą wiedzę i doświadczenie, ale no bardzo rzadko tak jakby też jest możliwość uczestniczenia w jakichś szkoleniach i tak jakby no tutaj tak jakby ten functional na pewno na plus, bo tak jakby zawsze coś nowego wnosi, ale jeszcze czekam na fajerwerki. A to jest jakiś okres, nie wiem, rok, dwa, trzy, jak to wygląda? Tam jest około roku takich realnych studiów, na zasadzie, że trzeba zaliczyć takie określone moduły, tak, a później z tego, co mi wiadomo, to jest dostęp do tej wiedzy, nie wiem, czy dożywotnie, czy jakieś tam okresowo. Na zasadzie, gdy wychodzą jakieś tam nowe webinary, to takie można sobie z tego korzystać i takie no po prostu uaktualniać tą wiedzę, tak? Więc takie to też jest czasami fajne, takie też przynoszące, jakby to powiedzieć, czasami odpowiedzi na to, co niosło na czasy. Na przykład teraz widziałem, że jest ciekawy, przynajmniej z nazwy webinar jest takiby z agendy wspierający kwestię takiby zmęczenia poszczepionkowego, takiby powikłań poszczepionkowych, tak jakby tematu, który można być za, można być przeciw, ale który po prostu jest, tak jakby, bo tak jakby dużo ludzi dotyczy także taka kwestia, nie? Więc tak jakby też odpowiedź tutaj na zasadzie i wzmacniania odporności, ale i wspierania takiej tej kwestii, która być może jest nieunikniona. Wiesz co, ja myślę, że też w tym właśnie cały czas rozwijaniu się właśnie, czy nawet studiowaniu, fajne jest to, że cały czas możesz weryfikować gdzieś to, co wiesz, co to się dowiadujesz, nie? Czy rozmawiać właśnie z ludźmi ze środowiska, gdzie można właśnie wymienić się zdaniami, tak jak ty masz właśnie dostęp do pani doktor w swojej klinice, gdzie cały czas możesz coś, wiesz, poddać pod wątpliwość chociażby, nie? Żeby ktoś z drugiej strony na to spojrzał. To jest, myślę, mega fajne. No tak, takiby, no na pewno takiby z jednej strony czasami są takie rzeczy typowo jakby lekarskie, których ja nie rozumiem i to też jest fajne, bo na zasadzie od strony lekarza dużo łatwiej mi to zrozumieć, jak to działa, takiby rzeczy, których ja nigdy takiby, no, nie będąc lekarzem, nie dotknę, a z drugiej strony takiby, no... Mogę takiby dawać też takie, tak jak mówisz, bodźce dla pani doktor, czy gdzieś tam dla lekarzy i całej ekipy współpracującej na zasadzie też tego takiego świeżego powiewu, tak? Tego, że można spojrzeć na coś inaczej, że no, jakby to powiedzieć, robienia czegoś innowacyjnego, tak? Na zasadzie tego, że nauka cały czas się rozwija, no a też nie ukrywajmy, tak? Takiby służba medyczna i dobrzy specjaliści są strasznie przeładowani. I takiby ja się nie dziwię też czasami temu, że oni po prostu
nie mają czasu nawet szukać już, tak? Bo tak jakby ilość pacjentów, którzy mają tak jakby na głowie, też no, ogranicza ich możliwości rozwoju. Jakby to powiedzieć, no, to taka też rola każdego kolejnego nowego pokolenia z nowym zapałem siły, trochę nieprzeładowanego, do pewnego momentu jeszcze tak pacjentami, żeby wnosić coś nowego, tak? Tych jakby, i żeby wnosić i rozwijać w ten sposób działkę, która jest no, bardzo płynna, jaką jest medycyna. Dlatego też było moje pytanie, kiedy i gdzie znajdujesz ten czas? Aż muszę jeszcze raz, tak jakby będziemy musieli nagrać, to ja kiedyś się zastanowię i odpowiem kiedy i jak, nie? Nie musisz po prostu, wiesz, w uwagach do podcastu zrobimy takie, wiesz, 24 godziny twoje i wtedy będzie tutaj szukam, tutaj czytam i tak dalej, nie? No, po prostu jak zaczynam dzień, to nie robię przerw, nie? Zaczynam i kończę. Na 4 godziny. No, na 4 godziny się przekiwam i tyle, nie? Więc no... Dobra, jeszcze mnie interesuje jakieś ulubione książki albo jakieś książki, które aktualnie czytasz, które polecasz. Coś możesz naszym słuchaczom jeszcze tutaj podrzucić? Na pewno czytam książkę Justyny Posłusznej. Ja skończyłem dzień temu jakiś. Jesteśmy umówieni z Justyną na podcast, żeby porozmawiać o nowotworach. Także tak, więc na pewno też o duży fajny kapitał wiedzy po polsku. Jeśli chodzi o polski rynek, myślę, że jedna z fajniejszych. Takich naprawdę... zebranych mocno fajnych książek, nie? Tak, bardzo taki na plus, tym bardziej, że pewnie też Justyna ją bardzo mocno jeszcze będzie z czasem rozbudowywała i ona będzie też taką kompendium wiedzy specjalistycznej, nie? No więc mówisz, że rozbudowywała tam 700 stron, to nie wiem, ile to będzie. Nie wiesz, taki by, no zależy taki by, co będzie chciała docelowo pójść, czy gdzieś tam kwestia takiego dostępu do komercyjnego pacjenta, czy gdzieś tam kwestia takiego pójścia no, w coraz bardziej większą specjalizację, no tego takiego poszerzania tematu. No, ale dowiemy się tego. Pewnie perspektywa rozwoju akurat w tej działce jest ogromna. No i na pewno też czytam ostatnio, to była ta książka profesora Wojdeniego o reakcji immunologicznych jedzenia na po prostu na układ immunologiczny. Taka też bardzo fajna książka. Ona jest z 2019 roku. To jest profesor immunologii, taki był no, właściwie uważany za jakiegoś tam jednego z tych ojców medycyny funkcjonalnej i też bardzo fajna pozycja, jakby to powiedzieć. No, dużo czytania ostatnio taki był w temacie tej immunologii reprodukcyjnej, bo jakby to powiedzieć, no, najwięcej też mam w tym momencie takich pacjentów, tak, więc taki by też widzę potrzebę w tym rozwoju, bo jakby to powiedzieć, w pewnym czasie chciałem się bardzo mocno w tym rozwijać, ale taki by nie było aż tak dużo ludzi, żeby to robić tak na 100%, taki by nie było pewności, że będzie po prostu z tego chleb, więc w tym momencie taki by poświęcenie się temu i taki by no, kierunek, który mnie najbardziej interesuje. No tutaj ta immunologia też wydaje się być ciekawą opcją. Ostatnio właśnie miałem też taką, że tak powiem, rozkminę dotyczącą właśnie odpowiedzi, czy to glukozowo-insulinowej organizmu po przyjęciu konkretnego produktu na przykład i wywołaniu stresu, no albo też właśnie tą reakcję immunologiczną, nie? To też jest bardzo ciekawe, bo u jednego na przykład, nie wiem, pomidor jest wszystko ok, a u drugiego na przykład pomidor wywala glukozę bardziej niż powinien, no i przez co też ten stres w organizmie się pojawia i ten tutaj czynnik immunologiczny też może się po tym nasilać. To jest też... No tak, no, na pewno to jest temat rzeka i tak jakby ta kwestia immunologii no jest, tak jak już wspominaliśmy, szeroko niezrozumiała, tak? I tak jakby niezrozumiała bardzo często dla nawet lekarzy, tak? A co dopiero niezrozumiała dla pacjentów, no bo po prostu jest bardzo działką trudną i tak jakby ciężko to też przełożyć pacjentowi tak, żeby on zrozumiał ten proces. Bardzo często jest tak, że pacjenci idą do mega dobrego lekarza, immunologa, do profesora jakiejś immunologii, on daje im fajne zalecenia, ale oni ich kompletnie nie rozumieją. I tak jakby oni ich nie rozumieją, tak jakby czasami nawet budzi się w nich taki opór na zasadzie, a ja tego nie wdrożę, bo nie wiem po co to. Tak, i taki, bo powiem szczerze, że czasami zdarza się tak, że przychodzą pacjentki, żeby wytłumaczyć im, co wdrożył im immunolog. Więc ja właściwie niczego nie podważam, tylko tak jakby przetłumaczę, jakie to może pod kątem ich problemu immunologicznego mieć znaczenie. Tak? I znowu tak jakby to jest ten, jakby ten czas, w których często nie ma immunolog, bo jest bardzo oburzony. Tak, bo ich nie ma aż tak dużo i takich, bo oni bardzo często po prostu zajmują się no, z różnymi się też kwestiami nie tylko z płodnością, ale kwestiami onkologicznymi. I takich no, tutaj też przybliżenie tego tematu i zrozumienia, tak? Bo ja wychodzę z założenia, że jeśli pacjent cały proces rozumie,
i wie, co się dzieje z jego organizmem i skąd może wynikać problem, przechodzi przez ten proces dużo łatwiej, dużo świadomie, tak? To nawet jak mówimy o tych kwestiach wykluczeń, wykluczeń jedzenia, dużo zupełnie inaczej podejdzie do tego, w mojej opinii, pacjent, któremu powiemy, że wykluczenie glutenu, nabiału czy jakichś tam innych wykluczeń ma podłoże po prostu w jego stanie zdrowia, ale taki przetłumaczymy mu to punkt po punkcie, niż na zasadzie, tak jak często jest po prostu na zasadzie mody. Proszę nie jeść glutenu i nabiału. Tak, więc taki pacjent tego nie rozumie i nie wie, dlaczego ma to zrobić, tak? I taki by często to robi, ale kompletnie bez jakiegokolwiek zrozumienia. No z kolei inni wykluczają, bo tak, też bez zrozumienia. No tak, więc też tak bywa. No, więc tak, nie, no immunologia właśnie patrzy na moją książkę tutaj przede mną, immunologię kliniczną, jak zacząłeś mówić, że lekarze nie tylko rozumieją, to ja też musiałem po paręnaście razy czytać kilka, wiesz, zdań na lipidzie, żeby po prostu to rozkminić, później rozrysować i tak dalej, nie? Więc to no, naprawdę działka. Jakby to powiedzieć, mam wrażenie, że czasami jest tak, że zaczepiamy pewien temat, a wracamy do niego za rok czy dwa i dopiero go rozumiemy. Tak? Więc taki to też jest jakby proces, są na pewno takie książki, do których zawsze wracamy, są gdzieś tam dziedziny, które taki by no, z biegiem czasu, z biegiem zbierania też własnych doświadczeń są coraz bardziej nam zrozumiałe, tak? A dla nas to też jest taki by ważne, żeby zrozumieć tę działkę, żeby umieć ją przełożyć pacjentowi, tak? Bo jakby to powiedzieć, czasami jest tak, że my niektóre rzeczy ktoś nam powie, jak to robić, ale dopóki tego nie zrozumiemy, to w żaden sposób nie wytłumaczymy tego pacjentowi. No jeśli my nie będziemy tego potrafili w kilku prostych zdaniach powiedzieć, no to znaczy, że my też do końca tego nie rozumiemy. No tak. Dobra, myślę, że jesteśmy na końcu naszej podróży, ale myślę, że to nie jest ostatni. Z każdym moim gościem mówię, że to nie jest ostatni podcast, bo zawsze trafiam na taki, z którymi można jeszcze naprawdę pociągnąć kilka tematów, nie? Więc myślę, że tutaj immunologia czy jakieś inne problemy również też możemy poruszyć. Z tego co wiem, wybierasz się niebawem na tutaj urlop tacierzyński. Tak jest. Także życzę spokoju, żeby było trochę więcej czasu właśnie na te rozmyślania i dokształcanie się w takim właśnie na luźnej głowie, nie? Wtedy to też będzie trochę większej frajdy sprawiało. No i zdrówka przede wszystkim dla całej rodziny życzę. Dziękujemy bardzo. A kiedy termin jest? Gdzieś tam w granicach 12-13 września. A, no to teraz tak, miesiąc sobie widziałem, że tam będziesz urlopował, czy tam pół miesiąca. Nie wiadomo, tak, jak długo wytrzymasz, znając ciebie. Tam, ale... żona odlicza 37 dni, więc taki by do terminu, więc generalnie taki by coraz bliżej, tak? Więc no, założyłem sobie, że to też sprawdzian dla mnie, czy dam radę bez pracy wytrzymać miesiąc. No, znasz odpowiedź, nie będę mówił. No może jednak dam. No, na razie w siebie wierzę, tak? I taki by, no, postaram się po prostu cieszyć tym czasem, bo myślę, że to jest taki wyjątkowy czas i już drugi raz się nie powtórzy. No może trzeci się powtórzyć. No może na razie nie. No także życzę ci właśnie, żebyś wytrwał w tym swoim postanowieniu, choć wiesz, myślę, że będzie ci bardzo ciężko, żeby się tam nie zajrzeć, zobaczyć, co tam nowego w świecie. Może tak być. Dobra, bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę z moimi problemami, ale udało nam się dobrnąć do mety. Ja również ci bardzo dziękuję za zaproszenie i za rozmowę.